wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dark Knights i na szybko zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka i przechodzimy do ciągu dalszych przygód Sachiro i naszej Mili. Zobaczymy, co tam się dalej wydarzy, bo jestem bardzo ciekawa. To, jak to się ostatnio skończyło, w sensie ostatni rozdział, to ja w ogóle nawet nie, bo poszliśmy w sumie do świątyni z Sachiro, spotkaliśmy tam Kaichiego i film nam się urwał, nie wiadomo, o co tam chodzi, nie? Dobra, zaczynajmy sobie. Tu nie. Boże, ja się... Sorki, zamuliłam się teraz. Tutaj mam nasz zapis. Także mamy trzeci rozdział, przebudzenie. Zobaczymy. Spadam. Moje oczy są szeroko otwarte, ale jedyne, co widzę, to ciemność. Sachiro? Kaichi? Zimny, nieprzyjemny dreszcz przebiega przez moje ciało, a oddech staje się coraz płytszy. Duszę się. Walczę z otchłanią, próbując uciec z tego więzienia nicości. Powoli wraca mi świadomość. Uuu, jak ładnie! Kurde, ale głośno. Muszę sobie przyciszyć z ławki, przepraszam. O, dobra. Dobra, kropki. Rozglądam się. Jest tak jasno. Już świta? Sachiro i Kaichi zniknęli bez śladu. Czuję aż w żołądku moją narastającą panikę, kiedy zdaję sobie sprawę, że przez ramię widzę podłogę. Tylko spokojnie, to pewnie mój umysł płata mi figle. Słyszę ludzi zbliżających się do świątyni. Odwracam głowę i zauważam mężczyzn ubranych w staromodne ubrania, podobne do tych noszonych na festiwalach. Co dziwne, nawet nie zauważają mojej obecności, kiedy przechodzą obok mnie. Może naprawdę jestem niewidzialna? Mężczyźni klękają przy ołtarzu i zaczynają się modlić. Ten w dużym, tradycyjnym kapeluszu wyjmuje małe pudełko i umieszcza je przed ołtarzem. Wkrótce mężczyźni odchodzą. Z ciekawości postanawiam sprawdzić, co zostawili. Dalej dla strażnika, dziabniesz? Sięgam ręką do pudełka, jednak moje palce dosłownie przez nie przechodzą. Okej, na pewno śnie. Pamiętam, jak chowałam się z Sachiro, a potem pojawił się Kaichi. Może trauma po mojej śmierci jest tak silna, że zablokowała swoje wspomnienia? Ręce przy sobie, to jest moje. Co? Boże, jaki ty jesteś piękny! A ktoś ty? Ale ładny, Jezusu Maria, dajcie mi takiego do domu. Męski głos rozbrzmiewa nade mną, a po chwili jakiś mężczyzna nagle spada z sufitu. Potykam się do tyłu, upadając całym ciałem na ziemię, gdy nieznajomy ląduje przede mną z objętym wyrazem twarzy, obojętnym. Przenikliwe, zielone oczy mężczyzny są nieco ukryte pod jego długą, srebrną grzywką. Co? Ciemny szal zakrywa jego szyję, a dość głęboki dekolt koszulki odsłania kawałek jego klatki piersiowej. W przeciwieństwie do mężczyzny, których widziałam wcześniej, ten ma na sobie wyjątkowo nowoczesną kurtkę. Dziwnym kontrastem są jego ręce okryte czarnymi, skórzanymi naramiennikami. Ten facet wydaje się być znajomy. Wygląda jak Sachiro, ale znacznie starszy. What? Czyż... Sachiro to jest? Ale kuźwa, ładny! Jezu. Takie coś to ja chcę. Takiego Sachiro chcę właśnie. Cześć, kim jesteś? Jesteś dziwnie ubrana. A ty to niby normalnie. Poważnie? Mówi to ktoś ubrany w taki sposób i to niby ja jestem ta dziwna. Mężczyzna mruczy. Miau. Mruży oczy w przenikliwym spojrzeniu. Ładny. Po chwili lekko przychyla głowę i prycha. Co robisz w moim domu? Od kiedy ktoś tu mieszka? To za głupie pytanie. Jestem strażnikiem tej świątyni. Mam na imię Sachiro! Strażnikiem świątyni? Nie mówisz chyba poważnie. Co to się stanęło w ogóle? Co ja to robię? Nie jestem do końca przekonana, jednak wygląda zupełnie jak starsza wersja Sachiro. Mężczyzna opiera głowę na ręce i skanuje mnie podejrzliwym wzrokiem. Jesteś taka niska. Pff, to nie jest teraz ważne. Zresztą jego słowa przypominają mi pewną rozmowę o moim wzroście. Więc to naprawdę ty, Sachiro. Cieszę się, że nie jesteś ranny, okej? Okay? Sachiro rzuca mi zdezorientowane spojrzenie, podnosząc brew. Nigdy wcześniej nie widziałem kogoś ubranego podobnie do ciebie. Pochodzisz z innego świata, czy coś takiego? Przepraszam, kichnam. Innego świata? Co to za era? Era? Nie jestem pewien, ale według tych, którzy czasami przynoszą dary, jest rok Yonhyaku, Yonjuyon, co? What?
What? Jak to się czyta? Ja przepraszam, jeżeli źle to przeczytałam, ale no ja nie wiem. Z szoku niemal otwieram usta, gdy próbuję zrozumieć, w jaki sposób udało mi się dostać do przeszłości. Co? Jednak samo myślenie o tym sprawia, że boli mnie głowa, dlatego postanowiłam nareszcie sobie odpuścić. My przenieśliśmy się w czasie? Ale że tak do tyłu? I w ogóle? To tak jak Kurato, jak przeniósł się do przyszłości jako chłopiec, nie? Ale jaja! Czy możesz zabrać mnie z powrotem do mojej ery? Jestem duchem mieszkającym w świątyni, a nie jakimś magiem. Jesteś duchem, łogat! Sachiro odwraca się i gestem nakazuje mi odejść. Myślałam, że strażnik świątyni miał przynosić wiosce fortunę i szczęście. Jestem strażnikiem tylko z tytułu. Lepiej zacznij się modlić o pomoc do anioła. No nie wiem. Mężczyzna nie zwraca już na mnie uwagi i podchodzi do ołtarza. Jego osobowość zupełnie nie przypomina Sachiro. Czy to naprawdę ta sama osoba? Ach, przynieśli dziś przyzwoite dary. Czuję pierogi. O mój Boże, dlatego on mówił, że on jadł już kiedyś te pierogi i w ogóle, że to znajomy smak. A co to są za jakieś marshmallowsy? Słodkie. Otwiera drewniane pudełko i zaczyna zjadać zawartość. Potem znikąd pojawiają się przypominające kukiełki i duchy. Są urocze i małe, trochę jak laleczki. Mistrzu Sachiro, nie bądź taki nieuprzejmy. Ta dziewczyna potrzebuje odrobiny życzliwości. Piankowe duszki nie dają mu spokoju, aż w końcu skupia na mnie swój wzrok. Cóż, wygląda na to, że jesteś tu zupełnie bez niczego. Nie ma pieniędzy, nie ma pomocy. Ja pierdzielę! Ale hamidło! Czy to znaczy, że jednak możesz mi pomóc? Sachiro obdarza mnie zbywającym gestem dłoni, po czym odwraca się i kontynuuje jedzenie pierogów. Dwa duszki podlatują do mnie, przepraszając za zachowanie ich pana. Nie, jednak nie chcę takiego Sachiro, to już wolę go, jak jest mały i miły. To musi być oryginalna osobowość Sachiro. Ponieważ mnie nie pamięta, zgaduję, że muszę zacząć z nim wszystko od nowa. Nie wiem, czy tego chcesz. Ponieważ nie mogę wymyślić innego sposobu, żeby wrócić do domu, postanawiam trzymać się świątyni. Cały dzień spędzam na wpatrywaniu się w Sachiro, który nie ruszył się nawet ocal. Zaczynam zastanawiać się, czy nie zasnął. Kiedy jest już ciemno, Sachiro wyciąga ręce, otwierając swe oczy. Wstaje i nawet raz na mnie nie zerka. Gdzie idziesz? Do świata duchów, aby trochę się zabawić. Co? Mogę iść z tobą? Nie. Dlaczego nie? Jesteś delikatna jak bańka. Jeśli wejdziesz do świata duchów, możesz zostać obezwładniona przez silniejsze duchy. Jestem teraz duchem? Masz na myśli, że nie wiedziałaś? Oczywiście, twój gatunek jest o wiele słabszy ode mnie. Nie możesz nawet połączyć się ze światem ludzi, tak jak robię to ja. Co? Że co ty robisz? Wchodzisz w ludzkie ciała? Czy coś w ten deseń? O co tu chodzi? Ludzie, wyjaśnijcie mnie to, bo mój mózg się smaży. Sachiro nagle łapie mnie za ramię. Mimo szoku zdaję sobie sprawę, że możemy się dotknąć, okej? Dokładnie tak jak myślałem. Nie ma mowy, żebyś tam przeżyła, jeżeli nie możesz nawet uniknąć czegoś takiego. Ledwo wyczuwam od ciebie moc i wątpię, że maskujesz swoją prawdziwą siłę lub coś w tym rodzaju. Sachiro pochyla się, żeby bliżej mi się przyjrzeć. A co jeśli mnie ochronisz? Pytam go tak słodko, jak tylko potrafię, patrząc na niego szczenięcym spojrzeniem. Nie jestem niańką. O Jezus Maria, ty łamiesz moje serce! Krzyżuje ręce i wygląda na niezadowolonego, a wręcz złego. W każdym razie ja idę. Żal mi cię, więc pozwolę swoim chowańcom dotrzymać towarzystwa. Sachiro rysuje w powietrzu jakieś symbole, a potem znikąd pojawia się przed nim ciemny portal. Wskakuje do niego. Chwytam za jego zwisający szalik. Co ty robisz, idiotko? Dlaczego mnie wyzywasz? Idę z tobą. Dusisz mnie, ty ciężki bąblu. Jestem ciężkim bąblem, okej. Mocniej ściskam jego szalik i zamykam oczy, podczas gdy razem jesteśmy wsysani przez ciemną dziurę. Okej. O, jakie słodkie! Boże, przepraszam. Jeszcze nieświadoma przemieszczania się, stoję w trawiastym terenie, a moje dłonie wciąż mocno trzymają się z szalika Sachiro. Powoli otwieram oczy i pierwsze, co widzę, jest kolorowe niebo nad otwartym polem. Odwracam się do Sachiro, który teraz leży obok mnie. Gdzie jesteśmy? Tak jak mówiłem, świat duchów. Teraz spuść mój szalik, zanim się wścieknę.
Jezus Maria, ja się go boję. Kiedy wypuszczam materiał z moich dłoni, Sachiro przesuwa się kilka centymetrów dalej i układa wygodnie, jakby miał zaraz uciąć sobie drzemkę. Mówił mi, że to miejsce jest niebezpieczne. Dlaczego wydaje się tak zrelaksowany? Przyglądam się mu, jego twarz wygląda na niewinnie spokojną, zupełnie jak u Sachiro, którego znam. Wiem, że jesteś strażnikiem świątyni, ale co tak właściwie robisz? Strzegę świątyni, to oczywiste. Mieszkańcy zbudowali dla mnie miejsce, w którym mogę się zatrzymać oraz przynoszą mi dary. W zamian trzymam złe duchy z daleka, aby zapobiec katastrofom. Brzmisz jak ktoś dobry. Nie ma powodu, abyś przestał pomagać wiosce, prawda? Co masz na myśli? Nie sądzę, żeby mi uwierzył, jeśli powiem mu, co będzie się dziać w przyszłości, nie wspominając już o tym, że może to zepsuć oś czasu. Nie masz innych obowiązków, prawda? W sumie to nie, robię to, co uważam za słuszne. Poza tym, cóż, tak jak wszyscy, mam marzenie. Zanim zostałem strażnikiem, wędrowałem bez celu. Gdy znalazłem tę wioskę, pomyślałem, że będzie to dobre miejsce, aby zabić trochę czasu. Ostatnie, czego chcę, to się nudzić. Co jest twoim marzeniem? Szczęście. Wiem, że to nie brzmi jak marzenie, ale chociaż teraz wydaje się, że wszystko jest w porządku, to czegoś mi jednak brakuje. Wow, otwiera się przed nami! Dziwne! Dziwnie brzmi narzekanie na coś, czego tu nie ma. Cóż, cokolwiek. Na początku jestem trochę zmieszana jego odpowiedzią, lecz po chwili zdaję sobie sprawę, że czułam się tak samo, zanim doszło do zaginięcia w wiosce. Jest więcej rzeczy, o które chcę zapytać, ale Sachiro zasypia! Czyli kiedy mówił o zabawieniu się w świecie duchów, miał na myśli drzemkę. Ta spokojna atmosfera sprawia, że również staje się śpiąca. Zamykam oczy i wygodnie się układam. Nagle czuję, jak coś owija się wokół mojej stopy. Kiedy siadam, żeby się rozejrzeć, zauważam dziwne stworzenie, powoli wspinające się po mojej nodze. Próbuję to strzepnąć, jednak stworzenie ani drgnie. Przez moje chaotyczne ruchy przypadkowo kopię Sachiro! Sprzedała mu kopa w twarz, tym samym budząc go z drzemki. Lepiej, żebyś miała dobry powód. To coś nie chce ze mnie zejść. Sachiro patrzy na stworzenie spod przymrużonych powiek i wydaje się kompletnie niewzruszony. Ostatecznie jedynie wzrusza ramionami. Weź za siebie odpowiedzialność. Mówiłem ci, żebyś za mną tu nie szła. Zszokowana wpatruje się w Sachiro. Kiedy zaczynam się czuć się coraz słabiej, zdaję sobie sprawę, że stworzenie wysysa moją energię. Ja zapiszę. save. Dobra. Tutaj. Sama ściągnij? Tak, okej. Chwytam stwora za jedno z jego odnóży i ciągnę go z całej siły, ale jest silniejszy niż się spodziewałam. Hej, nie powinnaś tego robić. Zabierze ci jeszcze więcej mocy. Sachiro jednym płynnym ruchem przecina stworzeniu nogę. Odcięta kończyna znika w kłębach dymu, a gdy stwór ucieka, moje ciepło zaczyna do mnie wracać. Jesteś taka słaba, nawet nie potrafisz pokonać takiego lichego ducha. Przykre to jak cholera! O Jezu! Przecież ja dopiero tu przyszłam, ja nawet nie wiem, o co chodzi! Następnym razem po prostu cię zostawię. Skąd miałam wiedzieć, jak poradzić sobie z tym stworzeniem? Gdy się wykłócamy, nagle zaczyna otaczać nas ciemność, jakby zachodziło słońce. Z każdej strony słychać dziwne dźwięki, a w oddali zauważam zaciekawione spojrzenia skierowane prosto na nas. Drżę na myśl, że mogę stać się czymś posiłkiem. Nie pomaga również to, że prawdopodobnie nie ma stąd drogi ucieczki. Sachiro pociera twarz dłonią, po czym ciężko wzdycha. Przesuwa mnie za siebie, by mnie osłonić. Może mimo wszystko to nie był zły pomysł, żeby cię tu zabierać. Muszę myśleć, że jesteśmy łatwym celem. Jego usta wykrzywiają się w diabelskim uśmiechu, a jego aura zmienia się w coś przypominającego ekscytację. Pomimo wyraźnej chęci mordu ze strony Sachiro, duchy, niektóre humanoidy, niektóre przypominające bestie, a niektóre nieco przezroczyste, podchodzą do nas bez obaw. Chociaż same w sobie niekoniecznie wyglądają strasznie, to otaczające je czarne, smoliste aury są przerażające i przytłaczające. O, wow! Ja mam nadzieję, że to jest ilustracja i potem będzie można ją zobaczyć, ale on tu ładny, Jezus Maria, weź no! Czemu jesteś hamem takim? Sachiro odlicza od zera przed rozpoczęciem, do zera od przed rozpoczęciem ataku. Niech zacznie się zabawa, dla ciebie to jest zabawa? Myślałam, praca bardziej, no nieważne. Łaci panie! Nie, dlaczego? Czemu nie? Czemu mi to robicie? Jego okrzyk wojenny paraliżuje duchy, przez co nawet ja drżę ze strachu. Jakiś psychopata!
psychował normalnie. Dlaczego już... Boże, dlaczego Kaiji mówił, że on szuka... jak on to powiedział? Krwiożerczego tyrana? Z katanami? Czy ja pierdziu? Bez wysiłku przedziera się przez tłum. Ciemno-czerwona ciecz tryska, a dym kłębi się, gdy atakuje duchy. W ciągu kilku minut jesteśmy jedynymi żywymi istotami, które pozostały. Bez słowa patrzę na coś, co można nazwać częściami trupów. Po przetarciu swoich ostrzy z ciemno-czerwonej cieczy, Sachiro z powrotem chowa je pod kurtkę. O rany, zabrudziłem swoje na ramienniki. Cóż, myślę jednak, że było warto. Sachiro, dlaczego ich wszystkich zabiłeś? Bo to moja forma rozrywki, to oczywiste. O mój Boże. Ale oni byli duchami, tak jak ty zabijasz swój własny gatunek. Martwisz się o coś, o czym nie masz pojęcia. Sachiro podąża za moim spojrzeniem, po czym wzdycha. Nie martw się tym bałaganem, wkrótce zniknie. Przy okazji, dzięki za zwabienie tych frajerów. Zwykle muszę czekać wieczność, zanim spróbują mnie zaatakować. Jezus Maria, ja cię nie poznaję. Gdybym o tym wiedziała, nigdy bym za tobą nie poszła. Ciężko mi teraz nazwać cię strażnikiem. Czy nie mówiłem ci już, że jestem nim tylko z tytułu? Ludzie po prostu nadali mi ten tytuł, aby czuć się bezpiecznie. W każdym razie wracajmy już. Nie rozumiem zasad tego świata, ja też nie. Sachiro, którego znam, jest taki uroczy. No właśnie, jest taki uroczy, co tu się dzieje? Ja się na takiego Sachiro nie pisałam, okej? Okay? Miejmy nadzieję, że on się zaraz ogarnie, bo mnie coś chyci chyba. Jezu, ja nie wiem, czy to przeczytałam. Przepraszam, kliknęłam szybciej niż przeczytałam i nie pamiętam, czy to czytałam. Po chwili znajdujemy się z powrotem w świątyni. Chcę jeszcze porozmawiać z Sachiro, jednak poszedł odpocząć. Następnego dnia budzę się z okropnym bólem głowy. Och, tej nocy miałam dziwny sen. Poznałam strażnika świątyni, a potem... Rozglądając się dookoła, zdaję sobie sprawę, że wciąż jestem w świątyni. Dwa kukiełkowe duszki nagle pojawiają się przede mną. Dzień dobry. A! Ach, tylko spokojnie pani, jesteśmy pomocnikami mistrza Sachiro. Och, racja, to nie był sen. A ja naprawdę jestem duchem, och. Jak to się stało, że ja w ogóle stałam się duchem? Ja jestem tego ciekawa. Proszę mi to wziąć natychmiast wytłumaczyć, no. Gdzie teraz jest wasz mistrz? Wyszedł na chwilę, ale nie ma powodów do zmartwień. Jesteśmy tutaj, żeby służyć ci pomocą, jeśli będziesz tego potrzebowała. Wzdycham ciężko, zastanawiając się, jak przekonać Sachiro, by pomógł mi wrócić do domu. Jak myślicie, co musiałabym mu podarować, aby spełnił moje życzenie? Cóż, dziwictwo. Duszki wymieniają niepewne spojrzenia. Wy nic nie słyszeliście. Cóż, zatrzymaj to proszę w sekrecie, lecz mistrz nie spełnia życzeń. Przepraszam, ale nie sądzę, żeby mógł ci pomóc. Przyjmuję do od wszystkich dary, lecz nie daję niczego w zamian? Co za bezużyteczny strażnik. Muszę powiedzieć mieszkańcom o jego oszustwach. Hej, kto jest bezużyteczny? Ty na przykład. Podskakuję, kiedy zdaję sobie sprawę, że Sachiro stoi obok mnie. Przypał! A! Zaskoczona, odsuwam się od niego kilka kroków. Co ty możesz wiedzieć? Nawet te duszki są bardziej pomocne niż ty. Bycie strażnikiem to coś więcej niż tylko odpowiadanie na modlitwy i spełnianie życzeń. Kładzie się na podłodze i układa do drzemki. Przewracam na to oczami, jednak nie komentuję. Plotki głoszą, że gdzieś niedaleko mieszka anioł i za odpowiednią cenę spełnia życzenia. Mówi się jednak, że cena nie jest tego warta. Tracisz tyle, ile zyskujesz. Okej. Okay. Nuda. Przyjechałam do tej wioski, by poznać plotki, ale skończyłem w tej świątyni. A ty czego sobie życzysz? Zastanawiam się, jak to jest żyć w wiosce jako człowiek. Masz niesamowite moce i możesz wejść do całkiem innego świata, co jest nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Nie rozumiem, dlaczego chciałbyś to wszystko zostawić. Każdego dnia wysłuchuję modlitw ludzi, słyszę o ich dramatach i kłopotach oraz obserwuję ich, jak zachowują się wobec siebie. Życie ludzkie wydaje mi się takie zabawne. Okazjonalnie nawet odwiedzam wioskę i oglądam, jak tam mija życie. Nie ma w tym nic specjalnego. Dlaczego tak twierdzisz? Teraz, kiedy jestem duchem, pewnie ciężko w to uwierzyć, ale dorastałam w wiosce. Naprawdę? W takim razie opowiedz mi, jak to jest. Nie ma niczego, co mogłabym dodać do tego, co sam widziałeś i czego doświadczyłeś. Życie w wiosce jest naprawdę nudne. Świat duchów jest o wiele bardziej ekscytujący, sądząc po tym, co do tej pory widziałam. Chyba żartujesz. Świat duchów to same bitwy i sen. To może wydawać ci się ekscytujące, ale staje się męczące, gdy robisz to dzień w dzień. No, tu może mieć rację. Nie masz żadnych przyjaciół?
kim są przyjaciele? Nakama! Na początku myślę, że musi sobie kpić, ale kiedy nawiązujemy kontakt wzrokowy, zdaję sobie sprawę, że on naprawdę nie wie. Podejrzewam, że każdy ma swoją własną definicję przyjaciela, lecz dla mnie jest to osoba, na której zawsze mogę polegać i która zawsze mi pomoże. Choć możemy nie widywać się każdego dnia, istnieje między nami pewna więź. Przypuszczam, że kiedyś znałem kogoś takiego, ale to było dawno temu. Każdy poszedł własną drogą. Myślę, że miał na imię Cake? Cake, Kuźma. Nie, to był Kaichi. Tak, jego imię to Kaichi. O, byliście przyjaciółmi, naprawdę? Napinam się na to imię, jednak staram się to ukryć. Kaichi był twoim przyjacielem? Znasz go? Tak, znałam go. Próbował zabić. Zatrzymuję się w połowie zdania. Ostatnią rzeczą, którą pamiętam z mojego ludzkiego życia, jest jak Kaichi z groźnym spojrzeniem, który przebija Sachiro swoją kosą. O Jezus Maria, no. Sachiro lekko przychyla głowę i patrzy na mnie z zaciekawieniem. A, te wspomnienia są niewyraźne, ale wciąż pamiętam kilka rzeczy, o których rozmawialiśmy. Kiedy ostatni raz się widzieliśmy, myślę, że zmienił się w Shinigami, okej? Dlaczego przestaliście ze sobą zadawać? Nie pamiętam. Ty masz naprawdę sklerozę, typie. Musisz czuć się samotny, nie mając nikogo, z kim mógłbyś porozmawiać. Nie, naprawdę nie potrzebuję towarzystwa. Tak, każdy tak mówi. Skoro to prawda, czemu chcesz zostać człowiekiem? Zgaduję, że z ciekawości. Jest tak wiele rzeczy, których chcę doświadczyć, a których nie ma w świecie duchów. Na przykład istnieje więcej rodzajów żywności. Bardzo lubię dary, które przynoszą mi mieszkańcy, ale chciałbym też spróbować innych potraw. Cóż, myślę, że ostatecznie mogę ci trochę o nich opowiedzieć. Resztę dnia spędzamy na rozmowach o naszych światach. Oczywiście muszę uważać, aby nie powiedzieć za dużo o przyszłości. Kiedy słyszę znajomy głos, momentalnie się spinam. Po chwili z pobliskiego krzaka wyłania się cień. Ja pikole, co ty tu robisz, typie? Sachiro staje w pozycji obronnej, lecz relaksuje się, gdy z cienia zaczyna wyłaniać się ludzka forma. Kaichi nagle zatrzymuje się i spogląda na mnie podejrzliwie. O wilku mowa! Wybrałeś sobie uczennicę? Nie, co? Cóż, to dziwny wybór. Jest nowonarodzonym duchem, ale wygląda na starszą. Czy ty coś pamiętasz? Wiesz? Kaichi chichocząc zbliża się do mnie. Masz jakieś imię? Nie pamięta tego. Okej. Okay. Mila? Nie przejmuj się nią. Co ci to sprowadza, Kaichi? A to ty to powiedział? Jezus Maria, no! Nieładnie! Dotarły do mnie pewne plotki i pomyślałam, że wpadnę. Zatem tylko marnujesz swój czas. Nie dzieje się tu nic wartego uwagi. Oboje się dają przed wejściem do świątyni. Wiesz, pewnego dnia miałem nieproszonych gości. Próbowałem ich odstraszyć paroma dowcipami, ale to nie zadziałało. Właściwie to posunęli się po tym jeszcze dalej. Ostatecznie musiałem zmusić ich do odejścia. To było bolesne. Masz dom? Nawet Shinigami potrzebują miejsca do odpoczynku. Kupiłem ładne mieszkanie w północnej dzielnicy. Kupiłem! Masz hajsy? To dobrze. Oczywiście nie myśl, że sugeruję tym, iż z twoją świątynią jest coś nie tak. Nie musisz nawet płacić za nią czynszu. Nie zdajesz sobie sprawy, ile próśb dziennie otrzymuję. Zawsze możesz od czasu do czasu wziąć sobie wolne. Sachiro wzdycha i pociera szyję. Czy nie byłoby tak... Czy nie byłoby to jak spełnienie marzeń, móc odpocząć przez resztę życia? To mi o czymś przypomina. Czy nie powiedziałeś mi kiedyś o swoim marzeniu? Co to było? Nie pamiętam. Okej, zajebisty przyjaciel, nie pamięta! Kaichi wyciąga przed ciebie rękę i zaczyna rysować w powietrzu jakieś symbole. Pojawiają się kłęby dymu, a w nich zakurzony notatnik. Oczy Sachiro rozszerzają się w uznaniu. Sięga on po przedmiot, lecz Kaichi cofa rękę z notatnikiem. Łap! Kaichi szybkim ruchem rzuca mi notatnik, a ja łapię go zdezorientowana. Nadal kradniesz notatniki strażników świątyń? Jezus Maria, nie wiem, o czym mówisz. Kiepsko kłamiesz. Cóż, nigdy go nie czytałem, ale może Mila będzie bardziej zainteresowana. Co powinnam zrobić? Co? Co powinnam zrobić? Zapisać. Ale o co tu chodzi? Czyli mam nie zaglądać? Nie zaglądaj. O, nie powinieneś okradać innych. Kiedy zauważam wyciągniętą rękę Sachiro, zwracam mu notatnik. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale nie kradnij więcej z archiwum świątyni. Wiem, to było dla żartu. Och, to musi być twój pamiętnik. Kaichi wyczarowuje kolejny notatnik.
Ten jest nieskazitelnie biały i wygląda na nowy. Sachiro nawet nie mrugnął. Ach, nie chcesz go odzyskać? Cóż, myślę, że twoja przyjaciółka będzie tym zainteresowana. Jesteś pewien, że ja... Koichi uśmiecha się złośliwie, gdy wpycha mi notatnik w ręce. Czy znowu będę musiała wybrać, czy mam czytać? Gdy się uspokajają, wchodzę do świątyni, aby dać im trochę prywatności. Znajduję wygodne miejsce i otwieram notatnik. Spodziewam się znaleźć odręczne zapiski, ale zamiast tego strony są wypełnione rysunkami. O, jakie ładne! A ja chcę zobaczyć. Kiedy przywracam kolejną kartkę, zdaję sobie sprawę, że te szkice są w określonej kolejności. No pokaż mnie to! Czy to tak Sachiro rozpędza swój wolny czas? Jest wiele rysunków, więc przez większość czasu musi być sam. To trochę przypomina mi o moim nudnym życiu w domu i o tym, jak zatraciłam się w tej monotonnej rutynie. Sachiro, którego znam, jest wolny. Jestem pewna, że nie chciałby pamiętać tego życia. Niemal podskakuję na dźwięk skrzypiącego drewna, jednak po chwili relaksuję się, widząc, że to tylko Sachiro. Nie powinieneś rozmawiać z Kaichi? On ma inne rzeczy do roboty, okej? Okay. Spojrzenie Sachiro przenosi się na otwarte strony notatnika przede mną. Pewna kobieta kiedyś przychodziła tu, by malować. Mimo, że mnie nie widziała, miała naprawdę bujną wyobraźnię. To była jedna z jej niewielu kolekcji osobistych. Lubię myśleć, że wyobrażała sobie, jakie może być moje życie. Rysunki nie są idealne, ale są interesującym odzwierciedleniem życia, które prowadziła. To fascynujące, że ludzie mogą tworzyć tak żywe dzieła sztuki, nigdy ich nie widząc ani nie doświadczając. W schowku jest więcej szkiców. Jeśli jesteś zainteresowana, to śmiało idźcie obejrzeć. Sachiro wydaje się chcieć opowiedzieć więcej na ten temat, jednak się waha. W każdym razie wybacz mi, idę wyczyścić swoje katany. Okej? Możesz spać gdziekolwiek, ja wezmę ten pokój. Wskazuję na mały pokoik w kącie. Na pewno mogę tu z tobą zostać? Dlaczego? Och, w razie gdybyś odszedł. Gdybyś była silniejszym duchem, podejrzewałbym, że planujesz mnie zaatakować w niespodziewanym momencie. Ale w twoim obecnym stanie mógłbym pokonać cię nawet we śnie. Uznam to za wyzwanie. Nie każ mi cię skrzywdzić. Weź no, wyciągnij kija z tyłka. Sachiro opiera się o ścianę, a katany kładzie sobie na kolano. Zapomniałem spytać o twoje imię, to ja tu jestem już dwa dni, ty mnie nawet nie spytał. Przecież przedstawiam się Kaichiemu. Kaichi mnie już o to pytał, zapomniałeś? Nazywam się Mila. Sachiro prycha. Zamyka oczy, jedną ręką trzymając szalik, a drugą opierając blisko swojej broni. Siadam i zaczynam się mu przyglądać. O co chodzi z tymi szalikami? Nawet w przyszłości zawsze je nosi. Wyciągam rękę w kierunku tkaniny, gdy oczy Sachiro nagle się otwierają, w sekundę jestem przypierana do ściany z ostrzem przyciśniętym do szyi. Przecież ja tylko dotknęłam szalika. Weź się ogarnij. Co chciałaś zrobić? Kuźwa, udusić cię nim, typie. Nic, byłam po prostu ciekawa. W jego oczach dostrzegam morderczy błysk. Po długiej chwili w końcu mnie puszcza. Przepraszam. Ty nic nie widzisz złego w tym, co ty właśnie zrobiłeś? Dobra, mogłam zapytać, czy mogę dotknąć szalika, ale ty nie musisz mi grozić śmiercią. Chowam miecz jednocześnie ściskając swój szalik. Ukrywasz coś pod tym szalem? Nie. Sachiro pochyla głowę i zaciska pięści. Moja szyja jest moim słabym punktem. A, więc ukrywasz szyję pod tym. He? Każdy duch ma swój słaby punkt. Gdy chodzi raz w niego uderzysz, znikają. What? Czy duchy nie są martwe? Nie jestem martwy, głuptasie. Głuptasie! Urodziłem się duchem. Co? A tak się da? Aczkolwiek niektórzy ludzie odradzają się jako duchy, gdy umierają w swoim świecie. Nie wiem, jak to jest umrzeć, lecz jeśli zginiesz jako duch, znikniesz na zawsze. Oczywiście im silniejszy jesteś, tym więcej masz wrogów. Wielu przychodzi po moją głowę i nie mogę powiedzieć, że mam coś przeciwko. Wyglądałeś na całkiem silnego, gdy zabijałeś wszystkie te złośliwe duchy, jednak sprawiałeś wrażenie, że to zbyt łatwe. Czy masz jakieś specjalne moce? Sachiro spogląda na mnie kątem oka i prycha. Zawsze myślałam, że duchy są przeźroczyste i niemożliwe do dotknięcia. Przy okazji... Co? Pochylam się, by mu się przyjrzeć. Zadrżał. Zaskoczona tracę równowagę i upadam na niego. Jego ciało jest miękkie oraz delikatne jak poduszka. Ja pierdziu! Jego oczy są nawet szersze od moich. Odsuwam się i obejmuję obronnie ramionami w obawie, że Sachiro jest teraz na mnie zły. Och, nie strasz mnie tak!
O Boże, kiedy się rozluźnia, siada, unikając mojego spojrzenia, zauważam, jak na jego twarzy pojawia się lekki rumieniec. Ach, przepraszam, to było niechcący. Jeśli nie będziesz przy mnie bardziej ostrożna, w odruchu potnę cię na kawałki. No dzięki, dzięki. Mamo, tu grożą śmiercią. W odruchu, co? Cóż, cieszę się, że tak naprawdę nie chcesz mnie zabić. Pff, nie zrozum mnie źle. Po prostu nie jesteś warta wysiłku. Dzięki. Nara, idę stąd, elo. Auć, dlaczego mówi takie rzeczy? Nie wiem, z Wredmhamem. Gdy nasza rozmowa dobiega końca, zdaję sobie sprawę, że Sechiro bardziej niż zwykle mi się przygląda, a w jego oczach dostrzegam coś, czego jeszcze u niego nie widziałam. Myślę, że już czas iść spać. Możesz pójść pierwsza. W porządku, dobranoc. Chwytam za futon i wygodnie się na nim układam. Chcesz przymknąć swe powieki, lecz wtedy czuję delikatne klepnięcie w głowę. Kiedy się odwracam, Sachiro cofa rękę. Patrzę na niego pytająco, ale on jedynie się odwraca i odchodzi. Po co ty mnie klepiesz w łeb? Ja pierdzielę! O co się dzieje w ogóle? Ja nie... Siadam i pocieram zaspane oczy, po czym rozglądam się po pokoju, ale Sachiro nigdzie nie widać. Och, musiał już pewnie wyjść. Przed podniesieniem się z podłogi zauważam, że Sachiro leży na moich kolanach. Dziwne, że nie czuję żadnego ciężaru, jednak przypisuję to jego spirytualnej naturze. Patrzenie na niego, gdy leży tak spokojnie, przypomina mi o naszym pierwszym spotkaniu w teraźniejszości. Heh, urocze. Ej, no moglibyście ilustrację z tego zrobić. Gdy wyciągam rękę, by dotknąć jego mięciutkich włosów, nagle otwiera swoje oczy. Wstaje niemal ode mnie odskakując. Och, to tylko ty. Myślałam, że ktoś zamierza mnie zabić. Nie mogę powstrzymać się od śmiechu. Hej, w końcu to ty się do mnie tuliłeś. Czyżby ci brakowało? To dziwne, nie pamiętam, żebym to robił. Jeżeli chciałeś się ze mną poprzytulać, mogłeś po prostu powiedzieć. Dobre. Dlaczego miałbym tego chcieć? No nie wiem, bo może brakuje ci bliskości z drugim człowiekiem na przykład? Pomyślałeś o tym? Podchodzę do Sechiro z szeroko rozłożonymi ramionami, jednak on cofa się. Nie bądź taki wstydniś, no. Musisz się jeszcze dużo nauczyć, jeśli chcesz iść do świata ludzi. Nie przetrwasz bez jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z inną osobą. Jakbym mógł wierzyć w twoje słowa, bo byłam człowiekiem. Okej, może to była lekka przesada, ale musisz się wyluzować. No dalej, przecież cię nie skrzywdzę. Poza tym, jak taki słaby duch jak ja mógłby cię kiedykolwiek zabić? Teraz wykorzystujesz swoją słabą pozycję. Masz rację, jesteś tak niebezpieczna jak kropla deszczu. No właśnie, widzisz? Dzięki za rozdrapywanie rany. W każdym razie naprawdę chcę nauczyć cię więcej o ludzkim życiu. Po chwili Sachiro się poddaje. Mówię mu, by usiadł naprzeciw mnie. Zbliżam do niego swoje ręce. Na początku jest ostrożny, ale ostatecznie dotyka lekko moich palców. To jest w ogóle dziwne. On obserwuje ludzi, żeby zobaczyć, jak oni się zachowują, więc musiał widzieć takie zachowania, że ludzie się przytulają, nie wiem, chodzą za rękę, albo do jakiekolwiek kontakty fizyczne między ludźmi musiał widzieć. A on się zachowuje, jakby w ogóle się z choinki urwał w ogóle, ja nie wiem, na jakiejś bezludnej wyspie żył i nigdy człowieka żywego nie widział. Nie takie dziwne, co? Nadal jesteś dziwnym stworzeniem. Ale przyznaj, że to przyjemne. Sachiro wycofuje się i wzdycha. Później możemy pomyśleć, jak odesłać cię do domu. Na razie wydaje się, że wszystko z tobą w porządku. Fizycznie może tak, ale nadal chcę wrócić do domu najszybciej, jak to możliwe. Sachiro zdejmuje swój szalik i otula mnie nim. Mam déjà vu, już od nas już tulał z szalikiem. Ten gest pełen ciepła aż mnie przytłacza. Czuję, jak pieką mnie policzki. Ten szalik zawsze sprawia, że czuję się bezpiecznie i komfortowo. Nie wiem, czy ci pomoże, ale możesz go na trochę zatrzymać. O, nie mogę powstrzymać się od uśmiechu. Myślę, że gdzieś w głębi serca, bez względu na czas i miejsce, jest taki sam. Ojoj. Kolejne dni spędzamy w świątyni na rozmowach przeplatanych leniuchowaniem oraz drzemaniem. Całkiem wygodnie, nie? Dyskutujemy o możliwych metodach odesłania mnie do domu, ale Sachiro nie wydaje się mieć wielu pomysłów. Może on jednak nie chce? Jestem tylko duchem walki, nie mogę zrobić zbyt wiele, by pomóc innym. Myślę, że zawsze możesz zapytać o to leśnego demona. W lesie żyje jakiś demon? Nigdy nie poznałem go osobiście, ale krążą o tym plotki.
Nie łączą nas żadne interesy, więc jeśli pójdę, będzie to kłopotliwe. Czy to bezpieczne? Ten demon tylko pilnuje lasu. Dopóki nie skrzywdzisz żadnego z mieszkańców, nic ci się nie stanie. Jestem zaskoczona, że w tej erze również istnieje demon leśny. Zastanawiam się, czy to ten sam. Co wiesz jeszcze o tym demonie? Jest w dobrych stosunkach z innymi duchami, a przynajmniej niektórzy z moich gości tak twierdzili. Z drugiej strony nie sądzę, by mieszkańcy o nim wiedzieli i prawdopodobnie tak powinno pozostać. Dlaczego? Ludzie boją się tego, czego nie potrafią zrozumieć, a słyszałem, że demon przeklął już kilka osób. Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało, ale podobno szczęśliwego zakończenia nie było. Jednak to tylko plotki, nie mam pojęcia, czy to prawda. Sama się przekonam. Leśne duchy są spokojne w ciągu dnia, więc powinnaś być bezpieczna. Dziękuję za chilo. Ojoj, słodko. Idę do lasu. Napotykam po drodze kilka duchów, które przypominają małe, świecące gwiazdy. Gdyby Sachilo nie powiedział mi, że tu mieszkają, nigdy nie zgadłabym, czym są te światełka. Wędruję po wodospadzie, który pamiętam z mojej szkolnej wycieczki sprzed kilku tygodni, choć wygląda teraz nieco inaczej. Więc tak właśnie wyglądał las, he? Nagle kątem oka zauważam, jak coś rusza się w krzakach. To coś jest zbyt duże i za szybkie, aby być zwierzęciem. Podchodzę, chcąc bliżej się temu przyjrzeć. Znów słyszę, jak coś rusza się w zaroślach, ale tym razem po przeciwnej stronie chyba. Zgubiłaś się, mała? Słyszę kobiecy głos, szepczący do mnie znikąd. Ja muszę wrócić do domu. Jakimś cudem przybyłam tu z przyszłości. Gość z przyszłości? To niebywałe. Jesteś demonem, który żyje w tym lesie? W lesie żyje wiele demonów, kochanie. Bądź bardziej szczegółowa. Słyszałam o demonie, który strzeże tego lasu. Heh, to ja. A już myślałam, że spotkamy naszego dzikusa Zykuna, ale widocznie on się tu jeszcze nie narodził. Więc no, widzisz, pochodzę z tej wioski, ale jakoś odsłonął mnie w czasie. A, nigdy nie słyszałam o tak dziwnej sytuacji. Rozmawiałam już ze strażnikiem świątyni, ale on również nie zna sposobu na odesłanie mnie. Przepraszam, kochanie. Pamiętam plotki o aniele w wiosce. Być może wiesz o nim coś więcej? Hehe, anioł powiadasz? Myślę, że szukasz w złym miejscu. O. Nagle w lesie zapada kompletna cisza. Czekam na jakąkolwiek odpowiedź, ale ona nie nadchodzi przez kolejne kilka minut. Kiedy już mam zamiar wracać do świątyni, kobiecy głos na nowo się odzywa. W wiosce mieszka pewna para, która jest obeznana z magią i czarami. Chociaż nie zalecam, byś ingerowała w czas. Bezpieczniej będzie, jeśli zostaniesz w tej erze. No ale w ogóle bez mojego pozwolenia mnie tu przysłano! Dlaczego? Strażnicy czasu i przestrzeni z pewnością cię znajdą, jeżeli będziesz kontynuowała skakanie między epokami. Więc co twoim zdaniem powinnam zrobić? Po prostu tutaj zostać? Znasz się ze strażnikiem świątyni? On weźmie cię pod swoje skrzydła. On mnie nie bardzo chce. Poznałam go i wydaje się być miły. Jeśli mogę zapytać, wiesz coś o nim? On nie mówi zbyt wiele o sobie. Nie powinnam tak plotkować o innych, ale... Wśród duchów krążą plotki, że jest nazywany dziką kartą śmierci. Jednak nie skrzywdził żadnej żywej istoty w lesie lub w wiosce. Wręcz przeciwnie, wielu jest wdzięcznych za jego pracę. Muszę przyznać, że czasem martwię się o tego strażnika. Każdy, kto ma tak sławną reputację, przyciąga wiele niechcianej uwagi. No cóż, chyba mogę powiedzieć to samo o sobie. A zatem, mała, bez względu na twoją decyzję, mam nadzieję, że twoje serce odnajdzie dom. Tajemniczy głos znika. Przynajmniej wiem, że mogę szukać pomocy w wiosce, chociaż zlokalizowanie tej pary będzie pewnie jak szukanie igły w stogu siana. Wracam teraz do świątyni. Widzę mężczyznę w średnim wieku spacerującego sobie po terenie świątyni. Sachiro, kto to jest? On tylko tu sprząta. Ludzie nie mogą nas zobaczyć, usłyszeć czy dotknąć, więc nie musisz się martwić. Nadal nie mogę się do tego przyzwyczaić. Spoglądam na katanę, Sachiro. Duchy posiadają specjalne moce, prawda? Możesz nauczyć mnie ich używać? Słucham. Okej? Wydymam wargi, ale robię jak mówi i pozostaję cicho. Drogi strażniku świątyni, wioskę ogarnęło nieszczęście, błagam cię o twoją ochronę. Klęka przy ołtarzu i szepcze modlitwy. Sachiro patrzy na niego bez emocji, aż w końcu mężczyzna wychodzi. Nie pomożesz mu? Nie, tego rodzaju problemy to nie moja sprawa. Poważnie? Dlaczego więc zawracasz sobie głowę pobytem tutaj, skoro i tak nic nie robisz? Dla darmowego jedzenia i dla emanującej ze świątyni energii, to oczywiste. Mówisz poważnie? Częściowo, tak czy inaczej, nie jestem zobowiązany do pomagania tym ludziom.
jego słowa zaprzeczają jego działaniom. Zastanawiam się, czy naprawdę tak jest, czy po prostu celowo stwarza takie pozory. Szczerze współczuję tym ludziom, którym dano fałszywe nadzieje. Modlę się, by zdali sobie sprawę z tego oszustwa, zanim będzie za późno. Nie powinnaś tak przyjmować mieszkańcami, przecież i tak nie możesz im pomóc w żaden sposób. W jego oczach dostrzegam cień niepokoju. Może się mylę, ale wydaje mi się, że coś knuje. Okej. Zostań w świątyni. Złe duchy stają się aktywne w nocy, lecz tereny tutaj są oczyszczone. Nawet najsilniejsi nie będą w stanie przedostać się przez tę barierę. Okej. O zmierzchu Sachiro idzie odwiedzić wioskę. Chce się dowiedzieć, co będzie robił, jednak on milczy w tej sprawie. Znika w ciemnościach nocy. Nie martw się o mistrza, nic mu nie będzie. W porządku, dlaczego w międzyczasie nie opowiecie mi o tak zwanych złych duchach? Zabijają inne duchy, w wyniku czego są splamione. Mają obsesję na punkcie mordowania własnego gatunku. Ja pierdziu. Wystarczy jedno zabójstwo, po którym większość duchów nie może się już opanować. Przez to zatracają się w ciemności. A co z Sachiro? Czy nie zabił już wielu duchów? Cóż, tak, ale on jest inny. Nic mu nie będzie. Ich słowa zbytnio mnie nie uspokoiły. Z jakiegoś powodu nie mogę przestać się o niego martwić, mimo że czasem zgrywa zarozumiałego lub jest złośliwy. Nie widziałam jeszcze wioski w tej erze, zastanawiam się, jak wygląda. Bardzo chciałabym zobaczyć moją rodzinną wioskę. Możecie poprowadzić mnie do Sachiro? Nie, nie ma mowy. A co jeśli zostaniemy zaatakowani? Jeżeli wpadniemy w zasadzkę, wystarczy tylko jeden zły ruch i... Bam, nie macie! To zbyt niebezpieczne dla duchów takich jak my. I ty również mogłabyś zostać zraniona. Wioska jest moim rodzinnym miastem i wątpię, że roi się w niej od złych duchów. Będzie dobrze, ale jesteś za słaba, żeby nas obronić. Ale to wy mieliście mi chronić. To znaczy, by siebie obronić. No właśnie, nie każ nam tego robić. Och, mistrz będzie wściekły. Pff, nie wiemy tego na pewno. Duszki w końcu się poddają i tworzą małe światełko. Przepraszamy, nie możemy opuścić świątyni, ale to światło poprowadzi cię do naszego mistrza. Dziękuję. Proszę, bądź ostrożna. No jaha. Ja chcę tylko do Sachiro, mnie nic innego nie interesuje. Park! Podążam za małym światełkiem przez ciemności. Po chwili trafiam do znajomego parku. Mój przewodnik natychmiast znika, jednak nigdzie nie widać Sachiro. Zaczynam się martwić, że jestem w złym miejscu. Nagle słyszę coś, co brzmi jak tłum tańczących ludzi w oddali. Instynktownie chowam się w zaroślach. Wow, to są duchy? Co one tutaj robią? Grupa duchów nagle staje w białych płomieniach. Zaczynają wić się i obijać o siebie nawzajem, jakby były zamknięte w niewidzialnej klatce. Wkrótce ogień i duchy, które uwięził, znikają. Kiedy słyszę znajomy głos w pobliżu, odwracam się w stronę jego źródła. Rany, dlaczego marnuję swoją energię w ten sposób? Mam szczęście, że nie ma tu silniejszych duchów. Nagle coś przelatuje mi przed oczami. Chwilę zajmuje mi uświadomienie sobie, że Sachiro rzucił kataną. Czy on właśnie rzucił we mnie kataną? Chyba tak. Boże. Hej, szpiegujesz mnie? Kiedy podnoszę wzrok, Sachiro stoi przede mną i jest niemal na wyciągnięcie ręki. Zaskoczona, potykam się i upadam na tyłek. Moja pupcia. Pff, nie świruj, gdybym chciał cię zabić, już dawno byłabyś martwa. Nie świruj, pawiana. Co ty właśnie robiłeś? Nie wiesz? Zabijałem złe duchy w parku. Ale dlaczego? No bo miałem taką ochotę, okej. Nie dlatego, że go mieszkańcy prosili o ochronę, tylko bo on se chciał, bo miałem taką ochotę. W każdym razie kazałem ci zostać w świątyni. Dlaczego tu przyszłaś? Martwiłam się o ciebie. Haha, martwiłaś się o mnie? Będziesz dla mnie tylko ciężarem, jeśli tutaj zostaniesz. Wracaj do świątyni. Nie jesteś moim szefem, zrobię co tylko zechcę. Sachiro mija mnie, bierze katanę, by schować ją i kontynuuje swój obchód. Opuszcza park i kieruje się gdzie indziej. Ciekawa wioski, podążam za nim. Sachiro już nie skarży się na moją obecność. Wioska nie różni się zbytnio od tego, jak ją zapamiętałam. Jest tylko mniej mieszkańców i mniej budynków. Podczas przechadzania się po wiosce natrafiamy na całkiem sporo złych duchów, z którymi Sachiro radzi sobie bez większego wysiłku. Czyli jednak postanowiłeś pomóc mieszkańcom, co? Koniec końców wychodzi na to, że nie jesteś aż takim złym strażnikiem. Patrz, Sachiro nie odpowiada mi i w ciszy idzie dalej. Liczba złych duchów w wiosce nadal mnie zaskakuje, jednak jestem bardziej zaniepokojona niż przestraszona. Spotkałaś się z leśnym demonem? Tak, ale nie mogła mi pomóc. Powiedziała mi o pewnej parze mieszkającej w tej wiosce, która może odesłać mnie do domu, lecz zaleciła mi również, bym tego nie robiła. Dlaczego nie? Wychodzi na to, że jeżeli będę tak przeskakiwać w czasie, jacyś strażnicy będą chcieli mnie powstrzymać.
Nic mi o tym nie wiadomo, jednak wierzę w słowa tego demona. Ufasz jej? Tak, nawet jeśli nigdy się nie spotkaliśmy. Plotki mówią, że pozwala mi tu spokojnie mieszkać, ponieważ oczyszczam las ze złych duchów. Och, to mi przypomniało. Wydawało się, że się o ciebie martwi. Sachiro zaciekawiony unosi brew. Powiedziała coś o tym, że uchodzisz za nikczemnego i ja też muszę się nad tym zastanowić. Jesteś strażnikiem, ale zabiłeś już mnóstwo duchów. Czy to nie czyni cię złym? Być może. To niczego nie wyjaśnia. Skończyłam na dziś. Przyspiesza tempa, gdy idziemy w stronę lasu, wracając do świątyni. Okej. Ja już nic z tego nie rozumiem. Mój mózg zniknął w tym momencie. Następnego ranka obudziłam się sama w świątyni. Postanawiam trochę pozwiedzać wnętrze świątyni, jednak szybko z tego rezygnuję. Miło jest zobaczyć, jak starannie sprząta tu opiekun. Po jakimś czasie do świątyni przychodzi samotna kobieta i siada przy ołtarzu. Tego ranka widziałam, jak moja córka znów chodzi, a przecież jej nogi już od dłuższego czasu były chore. Dziękuję za odpowiedź na moje modlitwy, mam wobec ciebie dozgonny dług. Kobieta kłania się i kładzie małą paczkę przy ołtarzu, po czym wychodzi. Czy wczorajsze oczyszczenie uleczyło jej córkę? Nie sądziłam, że złe duchy mają taki wpływ na wioskę. Minęło już sporo czasu, a Sachiro wciąż nie wrócił. Mistrz poszedł gdzieś odpocząć, tego z dala ode mnie. Och, i pomyśleć, że ja się o niego martwiłam, nie wspominając już nawet o tym, jak bardzo mi się tutaj samej nudzi. Jak to samej? My tu jesteśmy. Czy znowu myślisz o tym, by wyjść i zabić więcej duchów? Zabić? Ja nic nie zabiłam. Nie, miałam nadzieję zrobić coś bardziej relaksującego. Cóż, kiedy mi się nudzi, liczę swoje palce u stóp. Czas mija wtedy dość szybko. Nie masz stóp, więc nie masz palców. Ja nie widzę twoich palców. A co powiesz na gorące duchowe źródła? To istnieje? Jest w lesie niedaleko stąd. Poprowadzi cię tam ścieżka za świątynią. Świetnie, nie kąpałam się od kilku dni i naprawdę powiedziałam to na głos. Nie czuję, że śmierdzę, ale gdy tylko o tym pomyślałam... W ciągu dnia prawie nie ma złych duchów, więc będziesz bezpieczna. Okej. A może on też się tam pluska? I zobaczymy nagiego Sachiro, oh my god! Podążam ścieżką i wkrótce zauważam przed sobą gorące źródła, o których wspominały mi duszki. Gdy podchodzę bliżej, mgła gęstnieje. Źródła wyglądają niezwykle, wręcz nieziemsko. Ach, nie mogę już się doczekać, by wskoczyć. Czy duchy kąpią się w ubraniach? Cokolwiek powinno być dobrze. Podekscytowana kąpielą szybko się rozbieram, owijając sobie wygodnie koszulę wokół tułowia. Parująca woda niemal natychmiast mnie relaksuje. Czuję się, jakbym znów była człowiekiem. Duchy z pewnością wiedzą, czym jest dobra kąpiel. Zanurzam się głębiej w wodzie. Przez mgłę nie zauważam od razu czyjejś obecności. Oh my god! Ja tylko żartowałam! Sachiro? To ty! Oh my god! Odsuwam się od siebie, a ja obronnie ściskam swoją koszulkę. Na święte parasole! Zupełnie nie spodziewałam się spotkać tu Sachiro. Im dłużej się we mnie wpatruje, tym bardziej się denerwuje. Przestań się gapić. Po prostu mam na ciebie oko. Ja pierdziu. A co ty myślisz, że nie wiem? Przecież ja ci nic nie zrobię, typie. Ugh, gdzie moja katana? Powoli się od mnie odsuwa, bacznie mnie obserwując i zachowując czujność. Jakoś wydaje się bardziej drażliwy niż zwykle. Mam ochotę mu trochę podokuczać po tym wszystkim, co mi zrobił. Czy to możliwe, że się mnie boisz, bo jesteś bezbronny? Oczywiście, że nie. Mhm, zobaczmy. Zostań tam. O mój Boże, ej, ja umrę tutaj, ale to jest cute. Boże, w końcu jakiś... Ach, takie ilustracje, takie, ach, wiecie, nie. Ale to jest fajne. Podczas gdy on próbuje się odsunąć, ja coraz bardziej się do niego zbliżam. Nie zawstydzaj go. Przestań, co chcesz zrobić? Buziaka ci dać. Jak na kogoś, kto twierdzi, że się nie boi, wyglądasz na strasznie spiętego. Nie ma w tobie nic strasznego, jesteś słaba. Mimo tych słów wciąż próbuje mi uciec, aż w końcu go osaczam. Trochę to dziwnie zabrzmiało. Dlaczego po prostu nie przyzna się, że się boi? To takie oczywiste. Nie myśl sobie, że jestem bezbronny bez swoich ostrzy. Rany, czy naprawdę wyglądam tak strasznie? To zabawne, że mogę mu pokazać... To zabawne, może pomogę mu pokonać jego strach przed ludźmi, jeśli wcześniej nie dostanie zawału serca. Kiedy jestem już wystarczająco blisko, pstrykam go w nos.
Mimo, że był to naprawdę delikatny dotyk, on wygląda na sparaliżowanego. Tylko tak zawstydziłaś, że normalnie ach, zastygł na kamień. Dobrze się czujesz, Sachiro? Po chwili wrócił mu oddech, który najwidoczniej wstrzymywał. Jest tak zdenerwowany, że nawet mnie nie odpycha. Otwiera usta, jednak nie może z siebie nic wydusić. O mój Boże. Odsuwam się od niego, nim zemdleje czy coś takiego. Jego reakcja jest więcej niż satysfakcjonująca. Teraz, gdy odkryłam tę jego uroczą stronę, zaczynam go coraz bardziej lubić. Okej. Okay. Mi się bardzo podobało to teraz. I słodkie to było. Gdy zapada noc, Sachiro planuje gdzieś wyjść. Chcę mu towarzyszyć, jednak on odmawia jak zawsze. Nie będę cię niańczył. Jak już mówiłam, będziesz dla mnie tylko ciężarem. Wychodzi, nim zdąży cokolwiek powiedzieć. Mali pomocnicy, czy możecie mnie znów poprowadzić do waszego mistrza? Jasne, jak sobie życzysz. Okej, fajnie. Fajnie, że się słuchacie swojego mistrza. Znów podążam za światełkiem przez ciemności. Zaskoczona zauważam, że tym razem prowadzi mnie do jakiejś rezydencji. Straszliwa atmosfera tego miejsca sprawia, że jak zwykle drżę. Wiem, że chodzę nie tak w samotności z głupotą, ale jestem ciekawa, co kombinuje Sachiro. To przypomina mi o moich przygodach z młodym Sachiro. Jeśli się nie mylę, powinna mieszkać tu rodzina Kenriji. Skoro jestem duchem, to nikt mnie nie widzi. Jakie się zrymowało! Nagły dźwięk odrywa mnie od moich myśli. W jednej chwili stoję otoczona przez mroczne cienie odgradzające mi drogę ucieczki. Jak zwykle musicie rujnować moje plany. Jestem zaskoczona swoją śmiałością. Mimo, iż jest ich wielu, to się nie boję. Pokonam was wszystkich. Wszystkie jednocześnie się na mnie rzucają. Jestem w gotowości. Jednak cienie nagle zamarzają. Pękają na kawałeczki i znikają w białych płomieniach. O mój Boże, mam moc zamrażania czasu i podpalania. To moja zasługa, wiedziałam. Głup Tasie, tak poza tym znów mnie śledzisz? Sachiro nagle znikąd pojawia się za mną. A! Ile razy mówiłem ci, żebyś została w świątyni? Tak, cóż, nie jestem ranna, widzisz? Tylko dzięki mnie nadal żyjesz. Idziemy, odprowadzę cię z powrotem. Nie, czekaj, chcę ci pomóc. Zakrywa twarz dłonią i ciężko wzdycha i sąśli. Boże, ty za debil. Wystarczy już tych żartów, idziemy. Idzie przed siebie, a ja szybko za nim podążam. Hej Sachiro, dlaczego zabijasz głównie złe duchy? To czyni cię strażnikiem nawet, jeśli zaprzeczasz temu tytułowi. To zabrzmiało, jakbyś myślała, że ja jestem złym duchem. Słuchaj, duchy, które zabijają inne duchy, zostają splamione. Jest coraz gorzej z każdą kolejną taką zbrodnią. Wszystkie śmierci się ze sobą sumują. Jeśli jednak przez jakiś czas nie zabijasz, możesz się oczyścić. Wystarczy poczekać. Jeżeli duch zabije mnóstwo innych duchów, może oszaleć lub po prostu przestać istnieć. Gdy duch zabija, stopniowo ciemnieje od tej nikczemności, aż w końcu wynaturza się i jest określany jako zły. Ale te zabójstwa liczą się tylko wtedy, gdy zabijasz dobre duchy, prawda? Chyba wszystkie. Sachiro zamyka oczy. Jego milczenie sprawia, że odpowiedź staje się oczywista. Nie. Kiedy już widać świątynię, nagle z ciemności wyłania się przed nami potwór! Jezus Mario! To coś nie przypominało innych duchów, które pokonywał już na moich oczach Sachiro. Wow! Ja cię sunę, ale fajne. Sachiro staje przede mną i odbija pierwszy atak ducha swoją kataną. Pośpiesz się i idź do świątyni. Pędzę w stronę świątyni, podczas gdy Sachiro zajmuje się złym duchem. Odwracam się i krzyczę jego imię w chwili, gdy zostaje powalony na ziemię. Jego ciało wydaje się takie kruche. Czy wszystko z nim dobrze? Szybko do niego podbiegam. Idiotko, prosisz się o śmierć? Nie ma czasu na zgrywanie bohatera, pozwól sobie pomóc. Pomagam Sachiro wstać, jego bezwładność sprawia, że na chwilę tracę równowagę. Szybko ruszam z nim w kierunku świątyni. Duch nas dogania i łapie Sachiro, szarpie nim, uniemożliwiając nam dalszy bieg. W całkowitym szoku staram się zachować zimną krew. Sachiro, twoja broń. Ja nie wierzę. Uwalnia jedną rękę i rzuca mi obie swoje katany. Okej? Okay? Naprawdę? Ja mam z nim walczyć? Kiedy tylko duch zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, rzuca Sachiro na ziemię i zaczyna do mnie podchodzić. Czuję, jak drżą mi nogi.
Czy ja w ogóle dobrze je trzymam? Pewnie nie. Pewnie gdy nóż do masła. Gdy duch jest już wystarczająco blisko, unoszę jedną katanę i się nią zamachuję. Siła uderzenia prawie odrzuca mnie do tyłu, ale ostatecznie udaje mi się utrzymać równowagę. Duch zostaje jedynie odraśnięty i już przygotowuje się do następnego ataku. Dwie płonące dłonie owijają się wokół mnie i zabierają katany. Nie pozwolę ci splamić swoich rąk. Ojeju, ojoj, biegnie w kierunku ducha. Podczas gdy duch już ma zamiar mnie zaatakować, Sachiro się na niego rzuca. Ojej, umiejętnie skacze do góry i w powietrzu przecina ducha. Jego wijące się kawałki spadają na ziemię przede mną, a po chwili stają w białych płomieniach. Ojeju, ojeju, ale to fajne, czemu nie ma anime z tego? Sachiro czyta katany na pozostałości po duchu. I ten całkowicie znika. Oglądam tę scenę z szeroko otwartymi oczami. W jakiś sposób Sachiro zdołał go pokonać. Zdaję sobie sprawę, że zdrętwiały mi ręce i drżą teraz w niekontrolowany sposób. Sachiro chowa swoją katanę, po czym wpatruje się w swoje dłonie. Upada. Jezus Maria, co mu się stało? Minął dzień. Obserwuję zachód słońca i zdaję sobie sprawę, że upłynęły już godziny, podczas których nic nie zrobiłam. Słyszę dźwięki dochodzące z pokoju Sachiro, więc idę tam, żeby to sprawdzić. Ach, nareszcie się obudziłeś. Jak się czujesz, Sachiro? Sachiro mruga parę razy, po czym siada. Nie wiem, alfabet Morsa to jest. Och, czuję się dobrze. Zabiłem tego ducha? Tak, ale upadłeś zaraz po tym, jak go pokonałeś. Co tam się wydarzyło? Cholera. Coś nie tak? Sachiro targa sobie włosy i głośno wzdycha. Nie chciałem zabijać tego ducha, ale okazał się niebezpieczniejszy niż myślałem. Nie miałem wyboru. Celowo pozwoliłeś mu się zranić? Tak, chciałem kupić ci czas, byś mogła uciec. Prawda jest taka, że przesadziłem. Zabiłem wiele duchów, a silniejsze duchy jeszcze bardziej zwiększają prawdopodobieństwo zatracenia. Nie chciałem wtedy, żebyś go zabiła. Mogłabyś skończyć jak ja. Więc zamieniasz się w złego ducha? Tak, szczerze chcę chronić wioskę, ale jedyny sposób, w jaki naprawdę mogę to robić, jest zabijanie złych duchów, co wiąże się z ryzykiem. Jeżeli nie będę ostrożny, wkrótce stanę się jednym z nich. Sachiro zdejmuje jeden ze swoich naramienników. Jego przedramię jest pęknięty niczym szkło. Robi wszystko, by zapewnić mnie, że to nie jest wielka sprawa. Mimo, że zaprzeczałeś, wiedziałam, że jesteś dobrym strażnikiem. Powinienem był lepiej wiedzieć i to przewidzieć. Im silniejszy się staje, tym więcej będzie mnie ich szukać. Oni będą starali się mnie zniszczyć. Kim są oni? Inne silne duchy. Niektóre gatunki zbierają energię i moc poprzez zabijanie innych. Dzięki temu przetrwają. Nie mogę jeszcze umrzeć. Nadal chcę doświadczyć życia w wiosce. Zastanawiam się, czy to było to wspomnienie, o którym zapomniał. Przy okazji dziękuję, że mnie wtedy uratowałaś. Jesteś wytrzymalsza niż się wydaje. Dzięki? Uśmiecha się do mnie, po czym kładzie się, by odpocząć. Podnosi swoje odsłonięte ramię. Te znaki nie zostaną na zawsze, aczkolwiek trzeba będzie trochę poczekać. Powinienem zrobić sobie długą przerwę od polowania na duchy. Też tak uważam. Tak właściwie to cieszę się, że tu jesteś. Znudziłbym się tu bez ciebie na śmierć. Szedł problem. Wyciągam do niego rękę, ale nagle... Wszystko robi się czarne, jakbym zapadła w sen. Słyszę w oddali głos Sachiro, woła mnie. Mrugam parę razy, dzięki czemu mój wzrok powraca. Widzę Sachiro idącego w kierunku świątyni. Mila? Mila, gdzie jesteś? Rany, nie mogę jej nigdzie znaleźć. Zgaduję, że wróciła do swojego świata. Mam nadzieję, że kiedyś znów ją spotkam. Przyznaję, że była dobrym kompanem. Na razie muszę się czymś zająć. Sachiro wstaje i odchodzi. Idę za nim. Próbuję do niego krzyczeć, jednak z moich ust nie wydobywa się żaden dźwięk. Choć jestem w widocznym miejscu, on nie może mnie zobaczyć. Desperacko próbuję zwrócić na siebie uwagę Sachiro. Podczas moich niezliczonych prób nie zauważam nawet, jak szybko mijają godziny. Boże, święty zawał! Przepraszam. Ach, już noc. Zgadza się, takie właśnie jest życie. Sachiro zatrzymuje się i marszczy brwi. Jest strasznie cicho. Mieszkańcy musieli pójść wcześniej spać. Duch z zeszłej nocy nie był aż tak kłopotliwy. Mogę jeszcze na chwilę pójść do wioski. Nie, Sachiro, powinieneś odpocząć. Sachiro wstaje i odchodzi. Idę za nim. Jak zwykle pozbywa się słabszych duchów i stara się unikać tych silniejszych. Najlepiej, jak to tylko możliwe. Ta praca nie ma końca. Poważnie, dlaczego gromadzi się tutaj tak wiele złych duchów? Odkąd podjąłem tę pracę, nigdy nie spotkałem ich tak wielu.
Jak na złość nagle pojawia się przed nim... Jak na złość nagle pojawiają się przed nim dwa smolisto-czarne cienie. Wyglądają jak ludzie. Uch, właśnie to się dzieje, kiedy tracisz rozum. Może nadszedł czas, by zlikwidować również te większe problemy. Biegnie w ich stronę, mając swoją broń w gotowości. Pomimo jego niezwykle szybkich ataków, dwa duchy w jakiś sposób unikają jego katan i pozostają niemal nietknięte. Pff, jesteście silniejsi niż się spodziewałem. Może powinienem potraktować was poważnie. Więc ty jesteś strażnikiem tej wioski. Spodziewałem się więcej po dzikiej karcie śmierci. Och, umiecie mówić. Interesujące. Dwa cienie łączą swoje siły i razem rzucają się na Sachiro. Jednak on pozostaje spokojny oraz pewny siebie. Bitwa zaczyna się od pierwszego ataku ze strony wrogów. Sachiro umiejętnie unika każdego ich ciosu. Gdy tylko cienie orientują się, że ich zwykłe ataki są bezużyteczne, ich ręce zmieniają się w topory. Ha, w końcu pokazujecie swojego asa w rękawie. Nie powinniście mnie tak lekceważyć. Używając swojej katany, atakuje jednocześnie oba cienie. Sachiro profesjonalnie używa swojej broni. Niemal mogłoby się wydawać, że zamiast niego walczą dwie osoby o doskonałej koordynacji. Ku mojemu zaskoczeniu, cienie nadążają za prędkością Sachiro. Po chwili jeden z nich rani Sachiro w nogę, przez co traci on równowagę. Następnie drugi z duchów przeciera ramię Sachiro, powodując, że upuszcza jedną ze swoich broni. O mój Boże! Ale ładne, ale ty jesteś ładny. Ja pierdzielę, ale ty jesteś ładny. Sachiro upada na kolana. Jezu, mam nadzieję, że nie umrzesz. Wygląda, jakby miał przegrać. Podchodzę do cieni, jednak nie mogę ich złapać ani przytrzymać. Nie mogę teraz przegrać. Ludzie na mnie polegają, muszę walczyć dalej. Rany Sachiro nagle zaczynają się goić, zupełnie jakby czas się cofał. Nie zwlekaj, przygotowuje się do pewnego ataku. W mgnieniu oka otacza go krąg białych płomieni, które po chwili wystrzeliwuje w kierunku duchów, paląc je. Myślicie, że możecie ze mną wygrać? Dzięki temu nowemu życiu moja energia jest codziennie przywracana mocami świątyni, w przeciwieństwie do was dwojga, którzy powoli spalacie swoją siłę życiową. Spogląda na swych przeciwników, a jego usta wykrzywiają się w uśmiech pełen satysfakcji na ten, co poprzednio, ten straszny taki. Ta maniera sprawia, że wygląda jak sadystyczny zabójca. Wkrótce będziesz jednym z nas. Ci nie wykrzykują swoje ostatnie słowa, po czym znikają. Jakby to kiedykolwiek miało się wydarzyć. No więc chyba jednak się nie wydarzy w jego przypadku. Sachiro odwraca się, chowając broń. Mimo że wygrał, jego wyraz twarzy mówi, że przegrał. Wpatruje się w swoje ręce i zdejmuje na ramienniki. Wszystkie jego palce, dłonie i przedramiona są jak popękana porcelana, a pod spodem widać smolistą czerń, jakby wewnątrz gromadziła się jakaś ciemna energia. Czk, gnoje. O Jezu! Mam rocze i niespokojnie z powrotem zakłada na ramienniki. Dzięki tym dwóm będę musiał siedzieć bezczynnie przez dekady. Cóż, przynajmniej zdobyłem ich moc, nie będą już sprawiać kłopotów. Och, jestem zmęczony, czas wracać. Hej, Kluski, wróciłem. Kluski! Sachiro dociera do świątyni, ale nagle zostaje odrzucony do tyłu. Co do? Krótką chwilę zajmuje mu zrozumienie, o co chodzi. Poważnie? Jedynie dwa zabójstwa i nie jestem już tu mile widziany? Mistrzu, już wróciłeś? Wy dwoje, usuńcie te bariery. Nie możemy, co ci się stało, mistrzu? Cóż, ja... Sachiro chowa swoje brudne na ramienniki do kieszeni. Nieważne, może wrócę później. Strzeżcie dla mnie świątyni. Sachiro odchodzi w goryczy. Na ten moment nie ma miejsca, w którym może się zatrzymać. O mój Boże, więc jak on zabije za dużo duchów i jest w nim za dużo tej złej energii, to on wtedy nie może wejść do świątyni? No takiego obrotu spraw to się nie spodziewałam. Powinienem iść do świata duchów? Nie, to zły pomysł. W tym stanie przyciągnę jeszcze więcej złych duchów. Muszę udać się w jakieś miejsce, gdzie nie ma duchów. Sachiro wędruje niczym samotny wilk, ostatecznie kończąc w wiosce, a następnie w parku. Na drzewie! Potrzebuje miejsca do odpoczynku. Och, nie mogę uzupełnić swojej energii mocami świątyni. Nie, jest za wcześnie, by się martwić. Muszę tylko unikać walk. Siada na pobliskiej ławce i zaciska pięści. Najwyraźniej stara sobie z tym jakoś poradzić. Tak bardzo chciałabym móc do niego dotrzeć. Proszę, trzymaj się tam. Podczas gdy Sachiro wpatruje się w nocne niebo, ktoś wychodzi z cienia i do niego dołącza.
Tak myślałam, że to będzie Kaichi. Minęło trochę czasu, przyjacielu. Jesteś? Zapomniałeś już o swoim starym kumplu? Minęło zaledwie kilka miesięcy od naszej ostatniej rozmowy. Nie jestem teraz w nastroju, Kaichi. Nadal jesteś zdenerwowany, ponieważ zabrałem kilku twoich drogich mieszkańców? Nie jestem już strażnikiem, więc nie obchodzi mnie to. Co się stało, kolego? Kaichi unosi się w powietrzu i zajmuje miejsce obok Sachiro. Pozostaje cicho, pozwalając Sachiro znaleźć słowa. Jestem tym wszystkim już zmęczony. Wziąłem odpowiedzialność za ochronę mieszkańców, a w zamian wyrzucono mnie ze świątyni. Ach, pamiętam, jak wspomniałeś o stawaniu się nikczemnym. Po prostu to przyczekaj lub znajdź inną pracę. Łatwo ci mówić. Masz więcej opcji, niż ci się wydaje. Świat duchów nie jest wcale taki zły. Lubię to bardziej niż bycie człowiekiem. Chcę zostać w wiosce. Ponieważ nigdy tego nie doświadczyłeś, nie zrozumiesz. Opowiedz mi o swoim życiu jako człowiek, Kaichi. Na początku było całkiem fajnie. Niestety nie mogłem najlepiej skorzystać z tego życia, bo zostałem zamordowany. Okej. Pozytywne zakończenie, naprawdę. Nie chcę wracać do wioski i znów widzieć te same twarze. Być może dam temu kolejną szansę po kilku pokoleniach. Jest tam ktoś, kogo chcesz uniknąć? Kaichi pociera szyję i prostuje się, by spojrzeć w niebo. Wyraz jego twarzy jest trudny do odczytania, zwłaszcza gdy tak milczy. To ciekawe, jak utrzymujesz swoje emocje. Ja zapomniałem większość ze swojej przeszłości. Patrzę tylko w przyszłość i na to, co chcę robić. Nie masz żadnych marzeń? Od dawna już ich nie mam. To, czego chcę, nie jest marzeniem. To przeszłość napędza mnie do działania. Muszę tylko pamiętać. Wspomnienia są dla ciebie takie ważne? Na tym polega moje życie, na tworzeniu wspomnień. Ciekawie. Dwa różne spojrzenia w ogóle na to. Nie bardzo rozumiem. Czy nie ma nic, co chciałbyś zapamiętać na zawsze? Sachiro wzdycha, spuszcza wzrok i się zastanawia. Naszą kąpiel w gorących źródłach. Miło spędziłem czas w świątyni. Jeśli nigdy nie będę mógł tam wrócić, chcę zapamiętać czas, który tam spędziłem. Nie wiem, czy te wspomnienia są ważne. Być może coś lepszego zastąpi je później. Chcesz, bym prowadził dla ciebie zapis? Co? To jak pamiętnik. Zwykle robię to z ludźmi, którzy mają umrzeć. W ten sposób mogę spojrzeć w ich przeszłość. Śmiało. Potrzebuję czegoś, co nosiłeś przy sobie od dawna. Tak dawno, jak tylko pamiętasz. Sachiro rozpluwa kawałek z szalika i podaje go Kaichiemu. Nie wiem, jaki to ma sens, ale być może się później przyda. Będziesz mi wdzięczny. Pewnego dnia pokażę ci znaczenie wspomnień. Będę już szedł, kolego. Trzymaj się. Okej. Sachiro odchyla się do tyłu i spogląda na niebo. Chyba spędzę tu swoją pierwszą noc. Będę się martwił później. Teraz jestem zmęczony. Kilka następnych tygodni Sachiro spędza w parku. Wiele ludzi przechodzi obok, jednak nikt go nie widzi. Ci ludzie wyglądają na takich szczęśliwych i pogodnych. Sachiro obserwuje ich w ciszy. Kochanie, pamiętasz, jaki dziś dzień? Oczywiście, skarbie, dziś jest nasza rocznica. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Proszę, uznaj to za znak mojej miłości do ciebie. Ojojoj, jakie słodziasze, zżygam się. Sachiro przygląda się parze z dystansu, sądząc po jego wyrazie twarzy, wygląda na mocno zainteresowanego. Co to znaczy? Trochę zdezorientowany przygląda się innym parom w parku, jakby szukając przykładu. Ci ludzie. To przypomina mi o tej dziewczynie, którą poznałem w świątyni. W sumie jakby tak o tym pomyśleć, to nikt inny oprócz Kaichiego nie pozostał przy moim boku dłużej niż jeden dzień. Rocznica. Czy miało to podobne znaczenie między mną a tą dziewczyną? Co? Co tu się dzieje? Z pewnością dobrze się bawiłem, ale tworzenie jakiejś więzi nie jest rzeczą dla duchów. Powinniśmy być niezależni. Poza tym wątpię, żeby tak bardzo ją to obchodziło, skoro wróciła już do swojego świata. Nie masz kuźwa pojęcia, jak bardzo mnie to obchodzi. Nie pamiętam, ile już czasu minęło, ale dalej mnie pamięta. Z jakiegoś powodu chcę znów ją zobaczyć. O! Czuję nieprzyjemny ucisk w klatce po jego słowach. Gdybym tylko mogła mu powiedzieć, co teraz czuję. Gdy zapada noc, Sachiro opuszcza park w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca. Mam dość włóczenia się po parku. Las wydaje się w porządku. Okej? Opiera się o drzewo i próbuje się zrelaksować. Wkrótce jednak leśne duchy zaczynają mu przeszkadzać. Sz, sz.
Co masz na myśli, mówiąc, że w tym lesie nie ma miejsca dla złych duchów? Och, w porządku, już idę. Postanawia znów próbować ze świątynią. Niestety bariera wciąż go nie wpuszcza. Wracaj do siebie. Co? Nie możesz wejść na ten teren. Przecież on był waszym mistrzem. Co wam się stało? Hej, pamiętacie mnie? Wasz mistrz wrócił. My nie mamy mistrza, ani nie pamiętamy, byśmy służyli złemu duchowi. Ja pierdzielę. On teraz zostanie całkiem sam. Małe pionkowe duszki odwracają się, zostawiając Sechiro całkiem zdezorientowanego. Ale jaka kupa w ogóle. Tak. Ja pierdzielę, ale to jest przykre. To on chronił wioskę, złe duchy wypędzał i w ogóle. I teraz, czy to jest niewdzięczne, naprawdę mega niewdzięczne. Czekajcie, nie jestem złym duchem. Spójrzcie, nie jestem. Mocna fala uderzeniowa pochodząca ze świątyni odrzuca Sechiro do tyłu. Podnosi się powoli, kręcąc głową. Co? Nie było mnie przez kilka tygodni. Powinienem był już wyzdrowieć. Czekaj, czy to możliwe, że... Zdejmuje na ramiennik, aby sprawdzić swoją rękę. Jego dłoń i przedramię się pogorszyły, a pęknięcia szły coraz wyżej. To dlatego nie mogę wejść. Cholera. Zdenerwowany odwraca się i odchodzi. O mygy, nie doceniłem czasu powrotu do zdrowia. Duchy świątyni już przypisały do mnie swój osąd. To znaczy, że zostały mi tylko dwie opcje. Mogę przeczekać kolejną dekadę, by mój splamiony wizerunek się oczyścił i w ten sposób uzyskać dostęp do świątyni, aby uzupełnić w niej swoją energię, albo mogę wykorzystać pozostały mi czas na zabicie każdego ducha tutaj. Może będę mógł jeszcze spełnić swoje marzenie. Moc, którą z tego zbiorę, powinna starczyć, żeby ofiarować ją aniołowi. Złowrogi uśmieszek pojawia się na jego twarzy wraz z wyciągnięciem swojej broni. W końcu nadal jestem egoistyczny. Powodzenia w znajdowaniu innego strażnika, ludzie. Kiedy Sechiro rusza w stronę wioski, nagle zatrzymuje go jakiś głos. Strażniku świątyni, to ty? Kto? Nazywają mnie leśnym demonem. Pominimy formalności. Wiem, co chcesz zrobić i nie sądzę, by był to dobry pomysł. Przedstaw powody. Ostatnio liczba złych duchów wzrasta. Nawet jeśli zamierzasz je wszystkie oczyścić, zaburzysz równowagę. Martwię się o ciebie. W najgorszym wypadku zniknę. Dopóki nie znajdziesz innego rozwiązania, będę je powstrzymywał tak długo, jak to możliwe. Wystarczy poczekać. Sytuacja w końcu sama się rozwiąże. Niestety nie jestem cierpliwy. Nie wiemy, ile to zajmie. Wioska może w tym czasie przepaść. Przez to, w jakim obecnym stanie jestem, ściga mnie wiele duchów. Przynajmniej mogę wykorzystać pozostały mi czas dla dobra mieszkańców. W lesie zapada kompletna cisza, gdy Sechiro spogląda przez ramię. Obyśmy mogli się kiedyś znów spotkać w lepszych okolicznościach. Przez następne tygodnie Sechiro grasuje w wiosce i w szaleństwie zabijała duchy, nawet te niewinne, chowające się ze strachu. Po oczyszczeniu całej wioski udaje się do świata duchów po więcej. Walczy tak dużo, że nawet jego twarz zaczyna już pękać. Nie! Pozbywa się duchów szybciej, niż mogą się zregenerować. Niemal przy granicy utraty rozsądku, Sechiro wykrzykuje: Rasumi? Rasumi! Świetlista aura pojawia się przed nim i po chwili znika, odsłaniając drzwi. Gdy Sechiro odwraca się w stronę drzwi, upada na ziemię, czołga się do nich, jakby był na skraju śmierci. Boże, tutaj też jesteś, Rasumi, no bez kitu. Ciemnowłosa dziewczyna otwiera drzwi, witając Sechiro uśmiechem. Mam już dość ciągłych walk i nie mam cierpliwości, żeby to wszystko przeczekać. Chcę zrezygnować z tego życia, chcę zostać człowiekiem. Ja, Rasumi, usłyszałam twoje wzywanie. Co chcesz ofiarować w zamian za swoje życzenie? Moją moc, wszystko, co udało mi się zgromadzić od narodzin. Obawiam się, że to nie wystarczy. Sechiro pochyla głowę i upuszcza swoją katanę, która uderza o ziemię. Po chwili jednak podnosi głowę i z powrotem spogląda na Rasumi. Czego jeszcze chcesz? Twoje wspomnienia. W porządku. Kolejny warunek. Twój czas jako człowiek potrwa tylko rok. Po upływie tego czasu przyjdę po ciebie. Ja pierniczę, nie! Czy wy chcecie naprawdę, żebym ja tu depresji dostała? No co to ma być? Nie, żaden rok. I co, ja będę z nim tylko rok, potem on zniknie i dupa. Dlaczego tak? Nie, nie zgadzam się na to.
To naprawdę krótko. To całkiem dużo dla człowieka. Możesz nacieszyć się wszystkim, co oferuje ich życie. W ciągu roku to trochę nie za bardzo. Tak tylko powiem. Sachiro wzdycha. W tym momencie nie ma siły, aby się targować. W porządku. Dziewczyna uśmiecha się łagodnie i podnosi rękę, wymawiając zaklęcie. Jeśli stracę swoje wspomnienia, to czy to znaczy, że zapomnę również o niej? Ojeju! Powiedziała mi, że należy do świata ludzi. Może zdołam ją odnaleźć. Daj mi chwilę, zapiszę to. On... Co? On zapisał to, że musi pamiętać o nas! Jezus Maria! Że o mnie musi pamiętać! O nie! Popłaczę się zaraz. Sachiro wyciąga z kieszeni kawałek papieru i długopis, po czym zaczyna pisać. Jej imię, co to było? Podczas gdy pisze, Rasu mi rzuca zaklęcie. Sachiro mdleje. I w tym momencie on pojawia się w parku. Czuję się niewyraźnie, jakbym znów śniła. Otwieram oczy, jest dzień. Rozglądając się dookoła, zdaję sobie sprawę, że jestem w parku. Czy to możliwe, że wróciłam do swojej ery? Chwila, nie widzę swojego ciała. Powróciłam jako duch? Ech. Kątem oka widzę małego Sachiro, który się podnosi. Gdzie ja jestem? Zdezorientowany pociera swoją głowę i się rozgląda. Uch, kim ja jestem? Patrzy na swoje ciało, jakby było mu obce. Dziwne, że nie pamiętam niczego, co się wcześniej wydarzyło. Sachiro sprawdza po swoich kieszeniach, szukając wskazówek. Wsuwa ręce do kieszeni bluzy. Najwyraźniej wyczuł coś w jednej z nich. Po chwili wyciąga kawałek papieru. Och, co to jest? Sachiro, pisze to do siebie w razie, gdybym zapomniał. Ciesz się tym światem, ponieważ masz na to jedynie rok. Odszukaj również, proszę. Co? Nie pisze, co mam znaleźć? On miał znaleźć nas, a nie żadne miejsce, ani żaden nawiedzony dom, ani żadnego... Zajmę się tym później, jestem teraz taki zmęczony. Kładzie się i niemal natychmiast zasypia. Wygląda tak spokojnie, jak najedzone niemowlę. Zdaję sobie sprawę, że przez cały ten czas wędruję we wspomnieniach Sachiro. Nic z tego nie ma sensu. Sachiro budzi się po zachodzie słońca. Będąc u jego boku, godziny wydawały się zaledwie minutami. Jest noc, ale dopiero co się obudziłem. Och, burczy mi w brzuchu. Wychodzi z parku i rozgląda się po sklepach. Niestety wszystko jest już zamknięte. Patrzy przez szybę piekarni błyszczącym spojrzeniem. Tak blisko, a jednak tak daleko. Jego żołądek znów burczy, a z jego ust wycieka mała stróżka śliny. Chciałabym pomóc mu wcześniej, nie wiedziałam. Hej, chcesz się z nami pobawić? Jakaś ciemno ubrana para podchodzi do niego z uśmiechem. Wygląda na to, że Sachiro nie ma pojęcia, co to są za ludzie. Zaciągają go do alei między sklepami, a on idzie z nimi ochoczo. Nie, Sachiro, co taki dobry chłopiec jak ty robi tutaj tak późno? Jestem trochę głodny. Och, a mogłeś powiedzieć wcześniej, proszę, weź to. Facet podaje mu burrito z fioletowo-zielonymi paskami. Mogę to zjeść? Oczywiście, proszę, to dla ciebie. Sachiro zadowolony przybliża burrito do nosa i mocno zaciąga się jego zapachem. Następnie cofa się i próbuje oddać je z powrotem. Trochę dziwnie pachnie, chyba zrezygnuje. Pachnie tak, ponieważ jest to zdrowe i bezglutenowe i wegańskie burrito, ja pierdzielę. Mimo, że są naprawdę natrętni, Sachiro ostatecznie oddaje burrito. Nagle kobieta chwyta go za ramię, gdy Sachiro próbuje się wyrwać, potyka się i upada na ziemię. Mężczyzna łapie go za ręce, a kobieta za nogi. Szybko odchodzą. He? Co wy robicie? Bądź dobrym chłopcem i weź to, okej? Kobieta wpycha burrito do ust Sachiro, podczas gdy on desperacko próbuje uciec. Ach, świat się kręci. Uch, dlaczego jest was czworo? Krótko po omdleniu Sachiro para ciągnie jego ciało ze sobą. Oglądam tę scenę w przerażeniu, jednak nie mogę nic zrobić. Powieki Sachiro nagle szybko się unoszą, po czym spogląda szeroko otwartymi oczami na ludzi, którzy go niosą. Hej, powinieneś spać. Podaj mu trochę tabletek nasennych. Co oni chcą z nim zrobić, ja się pytam. Kobieta puszcza nogi Sachiro i zaczyna grzebać w kieszeni. Tam jest... Sachiro zaczyna drżeć i próbuje się uwolnić. Para odwraca się, by zobaczyć, na co chłopak patrzy się w takim przerażeniu, ale nic nie widzą. Przestań się trząść, nie podaliśmy ci niczego, co by spowodowało halucynację. To chcę was zjeść. Co? Wielki duch krąży nad parą.
Cecil uwalnia się po chwili, czołga się i wpatruje się w ścianę, podczas gdy duch opętuje parę. Słyszę stłumione krzyki, kiedy ciała tych ludzi wykręcają się w nienaturalny sposób. Cecil odwraca się, żeby spojrzeć. Kobieta i mężczyzna leżą już nieruchomo na ziemi. Ktoś wyłania się z cienia, w ręku trzymając kosę, przecina ciała na pół, przez co po chwili ulatuje z nich ciemny dym. Hej, czy nie twoim zadaniem jest im pomóc? Co? Kim jesteś? Nie mogę uwierzyć, że w taki sposób znów się spotykamy. Gdybym nie miał kawałka twojego szalika, nigdy bym nie byłbym w stanie cię odnaleźć. Co się z tobą stało? Ja cię nie znam. Znowu zapomniałeś o swoim koledze? Przyjacielu, co ty ze sobą zrobiłeś? Wyciąga rękę do Sachiro, jednak on ucieka. Keiichi pociera głowę i rusza za nim. Zatrzymuje Sachiro, uwiązując go pnączami ze swojej kosy. To takie żałosne. Nie wiem, czy mam się z ciebie śmiać, czy płakać. W każdym razie przestań świrować. Powiedziałeś mi, że chciałbyś żyć w wiosce, ale wygląda na to, że ktoś rzucił na ciebie klątwę. Jestem pewien, że masz w sobie jeszcze cząstkę swojego dawnego ja. Jeżeli znów natkniesz się na złe duchy, powinieneś chwycić coś ostrego i wbić to w opętanego. Nie martw się, że kogoś skrzywdzisz. Jeśli uderzysz człowieka, kiedy jest opętany, nic mu nie będzie. Musisz sam to zrobić. Nie mogę cię w tym wyręczyć. Zrozumiałeś, co ci właśnie powiedziałem? Sachiro wciąż wpatruje się w Keiichiego z szeroko otwartymi oczami. Keiichi pozwala mu odejść, pewnie uznając, że zrozumiał. Sachiro znów ucieka i zwalnia dopiero, gdy zaczyna brakować mu tchu. Niczym opustoszała dusza dociera do parku. Co ja tutaj w ogóle robię? Gdzie powinienem pójść? Jestem w rozsypce. Ten mężczyzna sprawiał wrażenie, jakby mnie znał, ale nie jestem już pewien, komu ufać. Boję się być sam, aczkolwiek wydaje mi się, że zawsze byłem. Jestem taki zmęczony, znowu. Wyczerpany siada pod drzewem i zasypia. Wiele dzieci przychodzi do parku się pobawić. Ich radosne piski słychać niemal z każdej strony. Sachiro się budzi, lecz nie rusza się nawet o milimetr. Ach, bolą mnie plecy. Nie, moja głowa też. Och, co się ze mną stało? Pamiętam przerażające cienie. Racja, widziałem je. Zeszłej nocy. Przerażający facet egzorcyzmował potem tych ludzi. Nakarmiono mnie czymś dziwnym, co sprawiło, że stałem się śpiący. Ach, no tak, nic wczoraj nie jadłem. Muszę zdobyć coś do jedzenia, jeśli dam radę wstać. Powoli udaje mu się przekręcić, ale ostatecznie spada z ławki, lądując twarzą na ziemi. To pozycja wcale nie jest taka zła. O rany, wszystko dobrze? Rasumi, naprawdę? Dziewczyna trzymająca papierową torbę podchodzi do niego i odwraca go na plecy. Nic mi nie jest, dzięki. Możesz wstać? Ostrożnie pomaga mu się podnieść, jednak on z powrotem upada do tyłu. Ups, przepraszam. To nie twoja wina, jestem trochę zmęczony. Sachiro znowu burczy w brzuchu, rumieni się i zakrywa brzuch, mamlocząc przeprosiny. Dziewczyna wyciąga pierożka z torby i mu go podaje. Jesteś pewna? Nie chcę. Dziewczyna wsuwa mu jedzenie do ust, przerywając jego narzekanie. Smakuje ci? Sachiro wpatruje się w nią z zaskoczeniem i powoli przytakuje. Gdy przełyka, dziewczyna ponownie go karmi. Sachiro sugeruje, że może jeść sam, ale kiedy tylko podnosi rękę, jego twarz przybiera smutny wyraz. Spokojnie, tylko pieróg. Szybko postawić je na nogi. Okej, dziękuję. Och, jak masz na imię? Ja... Sachiro. Hehe, ja jestem Rasumi, miło cię poznać. Przez sekundę Sachiro przygląda się i jakby coś sobie przypomniał. Ona jedynie się uśmiecha. Urocze imię. Dziewczyna kontynuuje z nim rozmowę. Temat przeskakuje z jednego na drugi. Powoli Sachiro dowiaduje się więcej o miasteczku i życiu jak człowiek. Godziny mijają w mgnieniu oka. Cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Spotkajmy się tutaj. Dziewczyna macha mu wesoło na pożegnanie i oddala się. Ej, zaczynam być zazdrosna! Wygląda na to, że znów zostałem sam. Zastanawiam się, gdzie wszyscy poszli. Och, Rosumi wspomniała, że ludzie o tej porze idą do domu i śpią w łóżkach. Opiera się o drzewo, wpatrując się w szkarłatne niebo. Wygląda samotnie. Czuję się jak nowonarodzony w tym świecie. Dlaczego nie pamiętam swojej przeszłości? Myślę, że ja bym zwariowała, gdybym była na jego miejscu. Jestem zaskoczona, że tak sobie dobrze z tym radzi. Mimo to naprawdę chciałabym mu pomóc. Mija kolejny tydzień.
Ze względu na to, że Sachiro nie jest pewien, co powinien szukać, zostaje w parku. Czasami przychodzi Rasumi, by się z nim pobawić. Często przynosi jedzenie, co uszczęśliwia Sachiro. Wygląda na to, że nie interesuje ją jego pochodzenie. Robi się już późno, muszę iść do domu. Papa, mam nadzieję, że znów niedługo się zobaczymy. Macha na pożegnanie, a Sachiro znów zostaje sam. Sachiro siedzi w tym samym miejscu, aż się zmęczy i zasypia. W takiej rutynie mija mu każdy dzień. Nie mogę ciągle polegać na Rasumi. Sachiro wyjmuje notatkę z kieszeni i znów ją czyta. Nie znajdę tego, co muszę znaleźć, jeśli ciągle będę tu siedział. Czas zacząć poszukiwania. Obserwując ludzi i bliżej ich poznając, Sachiro coraz lepiej udaje przystosować się do społeczeństwa. Odkrywa bibliotekę i uznaje ją za miejsce pełne wiedzy, więc postanawia tam poszukać odpowiedzi. Te książki sprawiają, że czuje się nostalgicznie, zupełnie jakbym już wcześniej był w takim miejscu. Och, są posortowane w kolejności alfabetycznej. Legendarne legendy. Ach, a o czym jest ta książka? Bierze z półki grubą książkę z ciemną okładką. Przegląda książkę bez większego zainteresowania, aż w końcu zatrzymuje się na stronie zatytułowanej Strażnik Świątyni. Mogę to przeczytać. Kapłan ostrzega, nie masz strażnika. Ta wioska zostanie opętana przez złe duchy. Miał rację, rozpoczęła się pierwsza mroczna era w historii tej wioski. Ludność zaczęła wariować i tracić rozsądek. Sachiro smuci się, gdy kontynuuje czytanie. Zastanawiam się, gdzie poszedł strażnik. Był naprawdę złym typem, skoro zostawił tych biednych ludzi. Czytasz o sobie. Przegląda się zdjęciu świątyni, podejrzliwie marszcząc brwi. Wygląda mu znajomo. Wyciąga z kieszeni notatkę i ją odwraca. Znajdź swoje miejsce. Twarz Sachiro blednie, kiedy czyta te słowa. Stoi nieruchomo, jakby całe jego życie nagle się zmieniło. Czy nie należy do tego miasteczka? Minął zaledwie miesiąc, a czuję się, jakbym pamiętał jeszcze mniej niż w dniu, w którym się tu znalazłem. Muszę się pośpieszyć. Sachiro odkłada książkę i kontynuuje przeglądanie półek. Biblioteka wkrótce się zamyka, a Sachiro ledwo ruszył się z miejsca. Im więcej czyta, tym bardziej wyraz jego twarzy się zmienia. Wydaje się, że odkrył kilka rzeczy, jednak nie umiem czytać mu w myślach. Odkłada wszystkie książki z powrotem, ponieważ nie jest w stanie niczego wypożyczyć bez karty członkostwa w bibliotece. Następnym razem, gdy Sachiro spotyka się z Rasumi, ona mówi mu, że przenosi się do innej szkoły oraz to, że już się nie zobaczą. Jest wyraźnie smutny, ale przybiera dzielną postawę, dopóki Rasumi jest przy nim. Po paru miesiącach Sachiro spotyka mnie w parku. Oglądam powtórkę tej sceny z innej perspektywy. A na samym początku mi nam mówił, że on jakoś nie pamięta nic od miesiąca, czy że od miesiąca tu jest, więc jak po paru miesiącach. Dziwnie się czuję, oglądając z boku, jak z nim rozmawiam, choć te stare wspomnienia są przyjemne. Widzę wszystkie nasze rozmowy i wspólne poszukiwania, a następnie obserwuję, jak Sachiro się do mnie wprowadza. W noc, w którą zginęli moi sąsiedzi, widzę, jak Sachiro się wymyka. To moja szansa na odkrycie prawdy, ale co jeśli Sachiro stoi za morderstwem? Źle się czuję z tym, że jej nie mówię, ale musi odpocząć. Nic nie znaleźliśmy na terenie szkoły, jednak im więcej skreślam z listy, tym bliżej celu jestem. Gdzie powinienem dzisiaj pójść? Może do lasu? Zaczyna iść wzdłuż ulicy, lecz zatrzymuje się przed domem sąsiadów. Z miejsca, w którym stoi Sachiro, można dojrzeć przez okno rezydencji kilka duchów przenikających przez zamknięte drzwi. Właśnie wślizgnęły się do tego pokoju. Nie mów mi, że mają zamiar opętać właścicieli. Ja pierdzielę, on ich zabije. Zmartwiony idzie w kierunku domu. Udaje mu się po cichu dostać się do środka przez otwarte okno. To wszystko wydaje mi się takie nierealne. Będąc już w środku, Sachiro próbuje znaleźć schody, ale ostatecznie postanawia najpierw udać się do kuchni. Rozgląda się i zaczyna otwierać wszystkie szafki oraz szuflady. Znajduje noże i bierze ten największy, no kuźwa! Uzbrojony biegnie na górę do sypialni. Powoli otwiera drzwi, zaglądając do środka i widzi śpiącą spokojnie na łóżku parę. Mocno trzymając nóż, podchodzi bliżej i patrzy na nich zmartwionym spojrzeniem. Nie, Sachiro nie zrobi tego, co myślę, prawda? Przepraszam. Zakrywam oczy, kiedy Sachiro unosi nóż. Ja pierdniczę, co ta gra mi robi z głową? Panuje cisza, nikt nie krzyczy. Wydaje się, że nic się nie stało. Otwieram oczy i widzę Sachiro wyciągającego nóż z brzucha mężczyzny. Jednak
ostrze nie pozostawiło po sobie ani rany, ani żadnej krwi. Czarny dym wydobywa się z miejsca, w które wbił ostrze. Dym powoli formuje się w dużą, ciemną masę unoszącą się nad śpiącą parą. Sachiro przeciera czoło i opuszcza nóż. Uff, jest dokładnie tak, jak powiedział ten Shinigami. Zadziałało. To naprawdę niefajne. Dlaczego nie oszczędzisz im cierpienia w przyszłości? Pozwól, że pokażę ci, jak to się robi. Nóż upuszczony wcześniej przez Sachiro zaczyna unosić się w powietrzu i krążyć wraz z cieniami nad śpiącą parą. Sachiro wstrzymuje oddech, przyglądając się tej scenie. Nie. O mój Boże, on wiedział, co się stało i nic nie powiedział. Wybiega z pokoju i przez swój pośpiech spada ze schodów. Jego upadek budzi parę. Co się dzieje? Kochanie, słyszałeś te hałasy? Co? Skąd wziął się tu nóż? Nagle pokój wypełnia się okropnymi krzykami. Sachiro, znajdujący się na dole schodów, mdleje od bólu, jaki spowodował jego upadek. Po kilku minutach Sachiro odzyskuje przytomność. Rozgląda się przerażony, po czym podnosi się na drżących nogach. Co się stało? O nie, ta para! Powoli idzie schodami na górę do sypialni. Nie, to nie może być. Nie pamiętam, bym zrobił coś takiego, bo to nie ty! Oni byli sąsiadami Mili. O nie, jeżeli pomyślisz, że ich zabiłem. Racja, były tu cienie. Gdzie się podziały? Nie powinienem pozwolić włóczyć im się swobodnie. Zbiega schodami na dół i wybiega z domu. Tak, to tędy. Nie mogę uwierzyć, że wzywają nas w środku nocy. Przestań narzekać, to nasza praca. Mam nadzieję, że to łatwe zlecenie. Jutro moja żona chce jechać ze mną na wakacje. Och, jedyne, o czym myślisz, to w jaki sposób odpocząć od pracy. Ludzie przechodzą obok Sachiro, podczas gdy ten chowa się w zaułku. Nie zauważyli mnie, prawda? Jego wyraz twarzy jest mieszanką strachu oraz ulgi, kiedy wraca do mojego domu. Słyszałeś ten krzyk? Nie, nie wiem, o czym mówisz. Och, w takim razie nieważne. Po powrocie do swojego pokoju Sachiro płacze cicho, aż w końcu zasypia. Ojeju, teraz gdy wiem dokładnie, co się stało, jest mi naprawdę przykro z jego powodu. Następne morderstwa są takie, jak się spodziewałam. Sachiro próbuje oczyszczać ludzi, ale kilku z nich tajemniczo umiera zaraz po tym. Nie wiem, jak się miały sprawy, zanim się wprowadził. Ponadto jestem pewna, że wiele innych rzeczy wydarzyło się bez udziału Sachiro. Boli mnie widok tak bezradnego Sachiro, próbującego bezskutecznie uratować tych wszystkich ludzi. Jednej nocy widzę dwa opętane ciała walczące w alejce. Jeden z nich ma szeroko otwartą buzię. Czy on próbuje ugryźć? Po chwili zatapia zęby w ciele kobiety i wyrywa kawałek skóry. Co do cholery. Kontynuuję ugryzienie i rozrywanie kobiety. Odwracam jedynie wzrok, bo nie mogę nic zrobić, by zapobiec tej masakrze. Sachiro podchodzi do nich na drżących nogach z małą gałązką w dłoniach. Złe duchy, uwolnię was od mieszkańców. Oboje mu się przyglądają, gdy mówi. Następnie niemal jak marionetki zaczynają iść w jego kierunku. Mam nadzieję, że będziecie spoczywać w spokoju. Mocniej ściska swoją prowizoryczną broń i zaczyna biec w ich kierunku. Z powodzeniem pozbywa się duchów z ciał tych ludzi. Wciąż trzęsący się Sachiro spogląda na zwłoki. Ilu jeszcze jest opętanych przez zło? Nie rozumiem, dlaczego tylko ja mogę to robić. Och. Jako duch też to robiłeś, niestety. Odchodzi chwiejnym krokiem. Zwłoki nie mają ran po dźgnięciu, a Sachiro zabiera prowizoryczną broń ze sobą, pozostawiając śledczych bez jakiegokolwiek tropu. Sachiro był strażnikiem i choć jest teraz znacznie słabszy, wciąż może widzieć oraz oczyszczać złe duchy. Przez cały ten czas wiedział więcej, niż mi mówił. A to nieładny kłamczuszek, no. Nagle wszystko się rozmywa i staje się czarne. Znów czuję, jakbym spadała w przepaść. Otwieram oczy. Jasne światło niemal mnie oślepia. Ach, znów jestem w swoim pokoju. To wszystko wydaje się snem. Zaciskam swoje dłonie na kocu. Powoli odzyskuję kontrolę nad swoim obolałym ciałem. Czy ja w końcu wróciłam do siebie? Po chwili przez moją głowę przylatują urywki z mojego snu. Myślę, że zapiszę, ale wydaje mi się i tak, że to. Nie? Też nie. Fuh? O
co tu chodzi? O co tu chodzi? Mogło to się skończyć lepiej. O, dobra. Było wiele sytuacji, które mogły skończyć się lepiej. Czuję, że ktoś trzyma moją dłoń. Podnoszę wzrok na Sachiro, który spoczywa teraz na moim łóżku. Zauważam, że jego wygląd się zmienił. Co? Moje ruchy go obudziły. Powoli unosi głowę i przeciera oczy. A! Przepraszam! O Boże! A, jeju! Jesteś już teraz, chciałam być normalny. W swojej wielkiej formie teraz jesteś. Ojeju, jeju! Ach! Jego przenikliwe oczy są wpatrzone w moje, przez co prawie tracę oddech. Nigdy nie spodziewałabym się, że znów go takiego zobaczę. Jezu, jak to się stało? Jego wyraz twarzy złagodniał. Ciekawe, czy on ma te wspomnienia tego Sachiro, który był, wiecie, człowiekiem, jest teraz? Czy on się... Nie, no chyba... Właśnie, ciekawe, jak on będzie teraz. Czy będzie taki jak Sachiro, ten mniejszy, czy jak odzyskał te wspomnienia? Tak mi się wydaje, że je odzyskał, skoro jest taki. No kurde! Yeah. Wyciąga do mnie rękę i odgarnia kosmyk włosów opadający na moją twarz. Jego usta układają się w delikatnym uśmiechu. Tak, to ja, Mila. Ojo, wyglądasz inaczej. Jesteśmy w przyszłości? Odzyskałem wspomnienia, a zaklęcie zostało złamane. To jest mój prawdziwy wygląd. Co się ze mną stało? Byliśmy w świątyni i zemdlałaś kilka dni temu, a ja zaniosłem cię do domu. Ojoj, co zrobiłeś? Martwiłem się, więc na zmianę z Kaiczym się tobą opiekowaliśmy. Wy dwoje. Zaciskam zęby, czując się zażenowana. Nie wiedziałam, że na tak długo odleciałam. Mniej grzybków zrasu. Kiedy byłaś nieprzytomna, miałem sen o swojej przeszłości i z jakiegoś powodu tam byłaś. Mimo, że spędziliśmy razem dość mało czasu, wyrwałaś na mnie spore wrażenie. Ach, przepraszam za bredzenie, to był tylko dziwny sen. Nie, ja tam byłam, naprawdę. Nie, nie myślę tak. Kiedy byłam nieprzytomna, również miałam sen o twojej przeszłości. Właściwie to myślę, że widziałam twoje wspomnienia. I nawet w jakiś sposób w nich uczestniczyłam. Opowiadam Sachiro o tym, co widziałam, a on potwierdza, każdy najmniejszy szczegół jest zaskoczony tą dokładnością. Kiedy kończymy rozmowę o śnie, przypominam sobie, że mam więcej pytań. Tak właściwie to gdzie jest Kaichi? Wszystko między nami w porządku, nie martw się. Czyli pamiętasz całą swoją przeszłość, nawet swoje życie jako strażnik? Tak, i choć nadal mam cząstkę swoich starych mocy, to jestem teraz człowiekiem! Uhuhu! Mnie to bardzo odpowiada. Żałuję wielu swoich decyzji. Nie mogę uwierzyć, że zawiodłem tych wszystkich ludzi na rzecz swojego samolubnego życzenia. Mimo moich próśb uspokojenia go, wciąż wygląda na przygnębionego. Próbuję go pocieszyć, obejmując go lekko ramionami. A, czyli ty pamiętasz ten wieczór w gorących źródłach? Nie smuć się, bez względu na wszystko będę cię wspierać. Wiem, że jesteś dobrą osobą. Czuję, jak napięcie opuszcza jego ciało, gdy również mnie przytula. Przepraszam, że nie powiedziałem ci tego wcześniej. Dziękuję, że przy mnie jesteś. Gad! Ja! Już koniec! Nie wierzę. Nie wierzę. O, już koniec. Ja bym chciała dalej, no. Ale niestety nie. Zaczniemy sobie kolejny rozdział w następnym odcinku. Wydaje mi się, że to już będzie ostatni rozdział. Pomimo, że ja tu siedzę prawie 2 godziny już nagrywam, to ja bym chciała więcej, nie? No i muszę wam powiedzieć, że ta cała historia z Sachiro naprawdę mi się podoba i te wspomnienia, to naprawdę było fajne, mega mi się podobało. Też w porównaniu do trasy Junorun to taka mało romantyczna, ale no, nieważne, zobaczymy co będzie w tym rozdziale, mam nadzieję, że będzie się dużo fajnych rzeczy działo, nie? Okej, dobra, także mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeśli tego nie robicie, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, pa pa.